24 godziny Daytona. Legendarny wyścig powraca w 56. edycji na antenę Eurosportu w naszej troszkę ponad godzinnej relacji z pierwszej godziny. Witają Państwa Sławek Szymczak i Grzegorz Gac. Tak właśnie wygląda tor w Daytonie. No popatrzmy, w oficjalnej informacji na temat toru jest nawet podana liczba miejsc postojowych dla 18-kołowców, czyli dla ciężarówek. No i jest ich bodajże 54. No i teraz właśnie ale widać... nawet jeziora, mamy wodę, tak. No widzą Państwo, jak to wygląda. To jest potężna infrastruktura. Jak tor wioślarski, tak, albo kajakarski, jest. Prawda? Może jeszcze niektórzy pamiętają te czasy, kiedy pokazywaliśmy na antenie Eurosportu wyścigi NASCAR. No i oczywiście tutaj gościliśmy na tym torze. To jest 2,5-milowy owal, triowal, czyli ponad 4000 kilometrów, ale tutaj będziemy się ścigać jeszcze w tej wewnętrznej części road course tak zwanej, więc tutaj ta długość toru się wydłuża do 5728 metrów, więc trochę inaczej to będzie wyglądało, no ale mogliśmy to widzieć z lotu ptaka, że tak powiem. No i przed nami 24 godziny ścigania. Oczywiście nie pokażemy Państwu tych pełnych 24 godzin, tak jak to bywa w przypadku wyścigu Le Mans. A szkoda. Szkoda bardzo, no ale, ale w innej formie. No będziemy na początku wyścigu, będziemy też pod koniec wyścigu, a to jest niezwykle ważny wyścig. To wyścig, który jest pierwszym w sezonie w Stanach Zjednoczonych dużym wyścigiem, więc można powiedzieć, rozpoczyna on ściganie w Stanach Zjednoczonych. No u nas jeszcze trochę inna pogoda, więc trudno mówić o jakimś ściganiu, bardziej środek zimy, no ale jesteśmy na Florydzie. To oczywiście Daytona Beach, miejsce, w którym jesteśmy, no i Daytona International Speedway. Jesteśmy już po kwalifikacjach, więc sporo wiemy już na temat tego, co się działo tutaj wcześniej i jaki jest układ sił, no ale jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, no to już pokażą te 24 godziny walki. Tak czy inaczej, Cadillac proszę bardzo, Porsche już rozbite. Porsche numer 58, zaraz, to są obrazki na żywo z tego, co widzimy, czyli tak jakby... Tak by to wyglądało, że tam podczas... Kuriozalna dość sytuacja, pojazd z numerem 58, uszkodzony już na okrążeniu formującym, no zdarzają się takie rzeczy, popatrzmy, teraz chyba to zobaczymy. Wright Motorsport to zespół, tutaj było grzanie... Co tam się stało? I to wcale nie było takie kosmetyczne uszkodzenie, tylko całkiem solidne. No musi się to skończyć wizytą w boksie, tylko teraz, kiedy się rozpoczyna wyścig. No chyba nam nie chce jednak realizator pokazać. To Robert Renauer z Niemiec, za kierownicą tego samochodu miał ten wypadek, a w tym zespole Patrick Long, Christian Nielsen i Mathieu Jaminet, tak więc oni rozpoczęli bardzo pechowo, można powiedzieć. Bardzo znany kierowca Robert Renauer, pamiętamy go choćby z wyścigów Porsche Super Cup na antenie Eurosportu. No a teraz, właśnie, na 37 pozycji tutaj jeszcze, ale tak naprawdę to ten samochód zjechał do alei serwisowej i zdaje się, że nawet tam dalej do garażu. Mamy bardzo, bardzo wiele bardzo znanych nazwisk spośród kierowców wyścigowych. No największe chyba nazwisko to oczywiście Fernando Alonso, którego przedstawiać nie trzeba. Oprócz tego mnóstwo aktualnych i byłych kierowców Formuły 1, ale popatrzmy, bo oto rozpoczyna się wyścig i Renger van der Zande na czele w samochodzie Cadillac. I już mamy zjazd na ten drogowy, króciutki zresztą drogowy fragment toru, zjazd z części owalnej. Tak, więc nie jest to jazda po owalnym torze tylko, ale tu są także i zakręty w prawo, jak widzimy. Tutaj też są umieszczone boksy, no tutaj całe zaplecze to techniczne toru. Tymczasem van der Zande na prowadzeniu. Helio Castroneves był drugi w kwalifikacjach, więc to on jest za kierownicą w tej chwili Acury. No Acura, ciekawa sprawa, bo ta Acura to jest nowość, ale fantastycznie tutaj rozpoczęta walka. Albuquerque na miejscu trzecim i Ward na miejscu czwartym. Tak byli ustawieni zawodnicy, no i ruszyli
w podobnym szyku ta czwórka, która powiedziałem, jest w czołówce wyścigu. No ale jak widzimy, teraz wjeżdżają na ten owal, no tam naprawdę można pojechać bardzo szybko. Ta prędkość kwalifikacyjna, no średnia prędkość kwalifikacyjna na tym torze to 215 km na godzinę, więc tutaj żartów nie ma. Żartów nie ma, bo pamiętajmy o tym, że bardzo duża część toru to ta część owalna, gdzie no, idzie się albo bez odjęcia, albo prawie bez odjęcia. Renger van der Zande w samochodzie Acura z numerem 10 wciąż na czele, w Cadillacu, przepraszam, wciąż na czele. Drugi jest właśnie w Acurze, czy też w Acurze, Elio Castro Neves, czyli Mr. Spider-Man. Pamiętasz, Sławek, jeszcze jak robiliśmy czempkary, to on zasłynął tym, że zawsze wskakiwał na siatkę i stamtąd pozdrawiał kibiców, gdy wygrał wyścig, no i wtedy właśnie przylgnęło do niego określenie Spider-Man, to właśnie Elio Castro Neves. I na miejscu trzecim z numerem 31 Felipe Nasr, spory awans z siódmego pola startowego, kierowcy kolejnego Cadillaca. Felipe Albuquerque, były kierowca fabryczny Audi, spadł na piątą pozycję. Tristan Wautier jest w tej chwili na czwarte miejsce, przepraszam, bo startował z trzeciego pola, a piąty jest Tristan Wautier, potem Howard, Jonathan Bomarito w Mazdzie. Mazda zaimponowała podczas pierwszych treningów, potem było troszeczkę gorzej, ale ten prototyp Mazdy z numerem 55, Jonathan Bomarito, teraz awans z dziewiątego pola startowego na siódmą pozycję. Następnie Robin Frains, przedstawiać nie trzeba, David Cameron chyba również, no i na miejscu dziesiątym Brown, potem Brandl Alonso, Fernando Alonso na miejscu dwunastym, ale już awans Nando na pozycję jedenastą w prototypie z numerem 23 zespołu United, to jest Ligier LMP2, kategorii LMP2, a jego wystawia ten samochód zespół United Motorsports. No i Alonso awansował, ponieważ startował z 13 pozycji. On ustanowił ten najlepszy czas. Hansson i Norris to jego koledzy z zespołu. No a w tej chwili Fernando Alonso na 11 pozycji, więc dwa miejsca w górę zespołu United Autosports. No ale bądźmy cierpliwi, bo to wszystko potrwa 24 godziny, jak Państwo doskonale wiedzą, więc tutaj wszystko jeszcze się będzie zmieniało wielokrotnie. W zeszłym roku zawodnicy pokonali 659 okrążeń tego czołowego zespołu. 31 to jest Nasr i Helio Castro Neves, to jest walka o drugą pozycję. Widzą Państwo, jak to wygląda. Tak jest. I Nasr już spada na trzecią pozycję. Castro Neves jest drugi. Tak jest. A z numerem piątym Albuquerque. Cztery samochody na czele. Niewielka przewaga, niewielki odstęp i Wautier na miejscu piątym. No ale to jest początek wyścigu. Patrzmy, jak wyglądało to wyprzedzanie z siódemką Helio Castro Neves. Dość bezpardonowo tam zaatakował i wypchnął chyba na trawę Brazylijczyka, którego również pamiętamy z Formuły 1. Popatrzmy. Tak, no tak. On nie chciał tutaj upierać się przy swoim, tak, że tak powiem, tak. I chyba słusznie tutaj zrobił Nasr, że odpuścił, chociaż to jest jeden z zawodników, który nadawał tutaj ton rywalizacji, to on cały czas tutaj w czołówce, jeżeli chodzi o uzyskane czasy, i tak samo w tym Roar Before Daytona, to tak jest takie testy, które tu się odbyły wcześniej, to także był zawodnik, mówię o zawodniku z numerem 31, Nasr był tym zawodnikiem, który pokazywał tutaj naprawdę dobre tempo i wspaniałą klasę. Tak, Amerykanie lubią takie mięsiste, dosadne sformułowania jak roar before Daytona, tak? Tak? Czyli ryk przed Daytoną. No tak, tak, tak lubią i tak ma być. Zacząłem mówić o zeszłym roku, proszę Państwa, bo w zeszłym roku zawodnicy najszybszego zespołu, Konica Minolta, Cadillac, TPI, okrążyli tor Daytona 659 razy. 659 razy, no i to jest 3109 km. No to trochę daleko do rekordowych osiągnięć choćby Le Mans, no ale jest to inny tor, inna specyfika, chociaż 3000 km, no tutaj trzeba się liczyć z tym, że na pewno
przejadą zawodnicy, jeżeli nie będą, nie będzie się działo jakichś dużo nadzwyczajnych rzeczy. Średnia prędkość tego najszybszego zespołu, tego Cadillaca, to 129,3 km na godzinę przez cały ten wyścig, więc no, przyznacie, że biorąc pod uwagę pit stopy i jazdę, to naprawdę trzeba tutaj szybko jeździć. Mamy tutaj trzy kategorie, to też trzeba o tym wspomnieć. Podobnie, to już Państwo oczywiście się zorientowali, a ci, którzy wiedzą, o co chodzi, no już od razu wiedzą już od 100 lat, że to tak jest. Chociaż to się zmienia, bo jeszcze mieliśmy Prototype Challenge w zeszłym roku. Teraz tego nie ma. To taki jakiś sztuczny twór był, prawdę mówiąc, ale w tym roku nie ma takiego podziału. W każdym razie mamy prototypowe samochody, które no tutaj rywalizują z LMP2-kami. To jest mniej więcej podobny poziom, powiedziałbym, prędkości. Zresztą tu mamy także balance of performance, żeby to wszystko zrównoważyć. Także to są najszybsze samochody na torze. No i one osiągają moce w granicach 600 koni mechanicznych, a waga to 930 kg, więc no, lekkie i szybkie auta, no, prędkości ponad 320 na godzinę. No tak to wygląda. No, będziemy jeszcze pewnie mieli okazję, żeby mówić, z jakich oni korzystają silników i jak to dalej wygląda. W każdym razie to są te prototypy, które już inaczej wyglądają i inaczej się prezentują i inaczej jadą, aniżeli samochody GT, bo mamy tutaj GT Le Mans, czyli GT LM, to są samochody GT, i GTD, czyli GT Daytona. Nie mylić z dieslem. Tak. To nie są diesle, tak, proszę Państwa. Tutaj z Grzegorzem, że diesle i Le Mans jadą. No, ale to oczywiście tylko taka literka. Dość mocno się różnią te samochody GT LM od GTD. No i to widać w wynikach, jeżeli popatrzycie na wyniki kwalifikacji. No, popatrzmy, jak tutaj Helio Castroneves. Castroneves stracił drugie miejsce na moment, ale na już je odzyskuje, tak. No ale to tylko świadczy o tym, że z Nasrem będzie tutaj twarda walka, jeżeli obydwaj na razie tutaj na tej zmianie będą walczyli. Także mamy te trzy kategorie, a jeszcze w kategoriach prototypów trzeba rozróżnić. No, no, właśnie, no ale nie mamy koniec. Walkę tutaj. Nasr z zespołu Willen wcale nie myśli odpuszczać. No i po zewnętrznej, no zobaczmy, jak to będzie wyglądało, nie? No prawie jak w NASCARach, tak? No właśnie, to trzeba było odpuścić, tu się nie da tak zrobić, ale teraz do wewnętrznej, sprytny tor jazdy. No takich walk będziemy mieli pewnie więcej tutaj na torze, ale teraz na hamowaniu, no nie, prawy zakręt, znowu trzeba będzie tutaj inaczej zagrać, ale ciekawa walka od razu na początku, Helio Castronevesa i Nasra. Nasr z numerem 31, Castroneves numer 7. Już się rozciągnęła stawka. Van der Zande, ten, który startował z pole position w Cadillacu na pierwszym miejscu, Nasr na miejscu drugim, Albuquerque to trzecia pozycja, Castroneves miejsce czwarte, więc Castroneves, kiedy się rozstawaliśmy, walczył z Nasrem o drugą pozycję, na Albuquerque trochę z tyłu. Okazuje się, że to wszystko się zmieniło dość szybko, ale to taka tak, historia błąd teraz. Była. Tak, tak, no i popatrzmy, taki niewielki błąd. Ale zobacz, jak sprowokował Castronevesa Nasr, bo to tak. Wszystko z prawej, z lewej pokazywał mu się Felipe Nasr, no i widzimy, czym to się skończyło. W końcu Helio Castroneves popełnił błąd, przejechał przez te betony, frunął przez te betony, aby tam się nic nie uszkodziło. Zwróćmy uwagę na przód Acury, samochód zaprezentowany bardzo, bardzo niedawno, tu dosłownie 3 dni przed rozpoczęciem treningów przez zespół Penske, no i zupełnie inne rozwiązanie tego przodu, tej przedniej części nosa samochodu, zupełnie inne rozwiązanie aerodynamiki. Można powiedzieć, że bardziej takie zaawansowane, bardziej nowoczesne, bardziej wręcz powiedziałbym, no, popatrzmy, bo tu już najsłabsze samochody klasy GT są w tym momencie wyprzedzane po 13 minutach wyścigu. Tam Mercedes AMG GT3 był wyprzedzony przez najszybsze prototypy, najbardziej takie awangardowe, powiedziałbym, rozwiązanie aerodynamiki. No teraz to dokładnie widać w zestawieniu z samochodem Cadillac zespołu
zespołu Spirit of Daytona. Widać było wyraźnie, jak tutaj takie konserwatywne rozwiązanie przodu samochodów Cadillacu i bardziej takie zdecydowanie zaawansowane w samochodzie Acura zespołu Penske. No ale to się też wiąże z tymi przepisami, które tutaj próbuje jakoś ACO ujednolicić. Chodzi o serię Le Mans i serię amerykańską. W związku z tym, ja już tu zacząłem mówić, że mamy tutaj samochody LMP2 i samochody Daytona Prototype Przepraszam, International. Przepraszam Sławku, popatrz, ładny obrazek, dwie korwety i w dodatku się ten wyprzedzają. Ten sam zespół. Tak. Trzecie, czwarte, trójka, czwórka, to jest 23-24 pozycja Oliver Gavin i Magnussen w tych korwetach. No te korwety Państwo pamiętają z wyścigu Le Mans 24-godzinnego. Dodajmy, że Jan Magnussen, czyli jeszcze senior. Tak. Te, co tak pięknie chodzą, tak ryczą i pracują, to właśnie ich widzieliśmy. No a ja wrócę do tych przepisów, bo Cadillac to samochód, który jeździ w nadwoziu Dallary. Nissan korzysta z nadwozia Ligier, Mazda to Relay, a Acura to nadwozie Oreca. No i to tak. O to chodzi tutaj, że te nadwozia tak wyglądają inaczej, każde z nich, ale tak samo. No to już by trzeba było się zająć tym tak dokładnie, bo silniki z kolei w kategorii LMP2, której tu mamy 10, pół na pół jest samochodów DPI, czyli Daytona Prototype International i 10 samochodów LMP2, czyli bardzo, bardzo podobnych do tych, które widzimy w serii Le Mans, w serii Mistrzostw Świata Endurance. Więc takie mamy tutaj samochody, no ale te DPI to troszeczkę inne maszyny korzystające właśnie z tych nadwozi, o których wspomniałem, Dallara, Ligier, Relay i Oreca. Więc jest tutaj trochę zamieszania, jeżeli chodzi o te kategorie, no ale tak jak mówię, jeszcze jest coś takiego jak Balance of Performance. Chodzi o to, żeby no, wszyscy mieli podobne warunki ścigania, żeby ktoś nie był zdecydowanie lepszy od innego. No, tak to chyba trzeba określić, bo żeby te wyścigi były ciekawsze, żeby technologia nie przewyższała zdecydowanie innych samochodów, innych zespołów. Więc mamy te szanse wyrównane i o to dba cała no, naczelstwo, powiedziałbym, serii IMSA. Więc no, jest tutaj trochę spraw takich, których tu nie widać, prawda? Może poza różnicami w tych nadwoziach, o których Grzegorz mówił, ale to są sprawy, które tutaj wyrównoważają nam to ściganie i powodują, że te wyścigi są ciekawsze. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kto będzie tutaj górował, a kto nie, bo w zeszłym roku Cadillaki, jak pamiętamy, były na czołowych dwóch miejscach, fantastyczna jazda, no ale też niewielka różnica na mecie, bo tam była chyba niecała sekunda, z tego co pamiętam, więc ta walka była po prostu niesamowita. Wygrał zespół, w składzie którego był Max Agnelli, Jeff Gordon, Jordan Taylor i Ricky Taylor. A ten drugi zespół to Christian Fittipaldi, João Barbosa i Felipe Albuquerque. Także w Cadillacu na drugim miejscu naprawdę mniej niż sekundę dzieliło zespoły na mecie, więc walka była po prostu niesamowita. Zresztą ten drugi zespół, ten, który zajął drugie miejsce, startował z pole position, a zespół, który zajął pierwsze miejsce, startował z czwartej pozycji, więc oni nadawali jednak ton od początku tej rywalizacji na torze Daytona rok temu. Zresztą w Daytonie często bywa tak, że po 24 godzinach ścigania o zwycięstwie, czy o drugim, czy o trzecim miejscu decyduje dosłownie sekunda, czy bywa nawet, że mniej. No widać, jakoś tak się zapatrzyli w NASCARy, gdzie jak wiemy, bardzo często tak właśnie bywa, tylko oczywiście dystans jest o wiele krótszy. Renger van der Zande wciąż na czele przed Felipe Nasrem i Felipe Albuquerque. Elio Castroneves, Tristan Wautier na kolejnych miejscach w tej chwili.
A my podróżujemy właśnie, to jest chyba samochód Rengera van der Zande. Tak jest, dziesiątka, a więc podróżujemy z liderem, który w tej chwili połyka w Cadillacu, tak, który połyka kolejne słabsze samochody kategorii GT, a więc kategorii GTLM. Najpierw to były tylko GTD, teraz także samochody GTLM, z których większość jest już zdublowana przez te najszybsze pojazdy. Minuta 38,5 sekundy to jest najszybszy w tej chwili czas Rengera van der Zande, ale posiadaczem najszybszego czasu okrążenia w wyścigu jest Felipe Nasr i to jest minuta 38,258, a więc oczywiście no, jest to ponad 2 sekundy wolniej niż najlepszy wynik sesji kwalifikacyjnej, no ale to jak wiemy jest zupełnie normalnym zjawiskiem. Pogoda, bo zaczęliśmy mówić o czym w pewnym momencie, oczywiście dużo lepsze niż u nas, ale też szału nie ma, powiedziałbym. Silny wiatr widzieliśmy tam. Brałbym po flagach. Ten szał w ciemno, ja też bym brał, tak. Ja też bym brał zdecydowanie. 20 minut wyścigu, prawie 20 minut wyścigu już za nami. Powracamy do naszego programu za chwilę. Felipe Nasr tuż za nim traci tylko pół sekundy i kolejne pół sekundy dalej i jego prawie imiennik, bo to jest Felipe, a tu Filipe Albuquerque. I tak wygląda w tej chwili pierwsza trójka. Elio Castroneves na miejscu siódmym, Tristan Wautier na pozycji piątej. No i tak troszkę poukładała nam się teraz ta czołówka. Pato O'Ward z Meksyku w Orece zespołu Sentinel Spine na miejscu szóstym, potem Jonathan Bomarito, to jest Mazda Team Jest i to jest miejsce siódme. No i tu jest ciekawostka związana z tym zespołem. Mazda od lat już próbuje swoich sił w serii IMSA, jakkolwiek ona się nazywa, bo tam prawie że co roku zmienia się sponsor, zmienia się nazwa tej serii, ale wiadomo, IMSA to IMSA. Kiedyś były dwie konkurencyjne serie samochodów sportowych w Stanach. Kilka lat temu połączyły się i teraz mamy jedną taką podstawową i to jest właśnie IMSA WeatherTech Sports Car Championship, to się nazywa dokładnie, gdzie WeatherTech w tym momencie oznacza nazwę sponsora i co ciekawe WeatherTech to jest producent dywaników do samochodów. No nie tylko, dywaniki, nie tylko, tak. Ale tam dużo takich gumowych rzeczy, takich organizatorów bagażu, powiedziałbym, bagażników, tak, tak. I takich historii i to jest firma, która na cały świat tam sprzedaje te rzeczy i no, jest to potężna firma, trzeba przyznać, ale też taka jest potrzebna, żeby sponsorować taką serię jak te amerykańskie wyścigi IMSA. Zresztą no, tutaj mieliśmy dużo sponsorów w czasie historii, bo to 56. wyścig, jak już Grzegorz wspominał, na torze Daytona. Teraz Rolex 24 at Daytona, no, tak się nazywa ten wyścig, jest. Więc Rolex w tej chwili jest sponsorem, ale jeszcze przedtem Sunbank, Pepsi, jak pamiętamy, jeszcze w ogóle wcześniej, jak pamiętamy, ten wyścig wcale nie trwał 24 godziny, on trwał 6 godzin, były 3-godzinne wyścigi, no to dawne bardzo lata, pierwszy wyścig w 1962 roku, więc tutaj dużo, dużo tych różnych sponsorów, nazw. I to wszystko tak właśnie wygląda. 50 samochodów na torze. Mówiliśmy, że już tutaj się tak ustawiła ta stawka, no ale nie traćmy tutaj czujności, bo będzie tak, że no na pewno tu będzie sporo zamieszania, ponieważ 50 mamy samochodów na torze. Mówiliśmy już o tym torze, o długości, jak to wygląda, 5728 metrów, więc dość długi tor na te 50 samochodów, trzeba przyznać. No ale mamy tutaj różne kategorie, tak jak w wyścigach endurance, w wyścigach wytrzymałościowych w serii WEC, którą Państwu pokazujemy na antenie Eurosportu. Tutaj mamy 20 samochodów prototypowych, z czego 10 to Daytona Prototype International, czyli te DPI w skrócie, no i 10 samochodów LMP2, tak to się ułożyło. To są te prototypy, od razu widać na pierwszy rzut oka, że one są zupełnie inne od całej reszty, jak wiemy, bardziej takie futurystyczne kształty, tego na ulicy się nie zobaczy. Natomiast samochody GT, no tu są podzielone na te dwie kategorie.
kategorie, GT Le Mans, czyli GT LM. I tych samochodów mamy 9 i to są te szybsze samochody GT. I 21 samochodów diesli, tak? GTD. Czyli GT Daytona, tak to się nazywa, ten skrót GTD stąd. I to aż 21 mamy takich aut, więc 50 samochodów na torze to trochę jest. Chociaż jak mówię, tor długi, więc no, może tutaj trochę z tym lepiej będzie, nie będzie jakichś tam kolizji, ale też mamy noc, to 24 godziny, no tutaj jeszcze może się zdarzyć naprawdę bardzo wiele. I na pewno zdarzy się bardzo wiele. No szkoda, że nie będziemy mogli Państwu tego wszystkiego pokazać. Jeszcze jakieś 20 minut mniej więcej będziemy z Państwem tutaj w Eurosporcie. Potem niestety rozstaniemy się i powrócimy w niedzielę o godzinie 18:45, a więc na ostatnią mniej więcej godzinę, nie, więcej. Jeżeli na 18:45, no to na jakieś ostatnie mniej więcej 2 godziny wyścigu. Warto wspomnieć, że Porsche z numerem 58 wciąż jest w garażu, samochód Roberta Renauera, a więc Albuquerque atakuje. Tak jest, popatrzmy, w tle tam żółta korweta. Super. Piękna i to walka. Się uda, to się uda ten atak, bo będą zjeżdżać w lewy zakręt. Tak jest, Albuquerque przed Nasrem. Tak jest. I tu nie miał nic do powiedzenia Nasr. Świetnie przygotował sobie Felipe Albuquerque ten atak. Brawo. Po lewej stronie w tym polu widzicie Państwo wyniki w poszczególnych klasach. W tym momencie jest to kategoria GTT, a więc Miguel Molina, zmiennik Michała Broniszewskiego w wygranym grudniowym wyścigu na torze w Abu Dhabi. W tej chwili na prowadzeniu. I mamy także drugiego kierowcę, który wtedy z Michałem Broniszewskim wygrał wyścig, również w Ferrari, ale w innym samochodzie. A więc Dawid Erigon, no, jak widać, w dobrym towarzystwie tutaj Michał Broniszewski się obraca. A teraz popatrzmy, numer 78, to jest prototyp, to jest Oreca LMP2 zespołu Sparkle Roll Bang Olufsen. No i załoga Hopintung, dobrze nam znany choćby z Formuły E, Alex Brandl, Ferdinand Habsburg i Antonio Felix da Costa, to jest również Formuła E. No i to jest zespół Jackie Chan oczywiście, bo barwy dobrze nam znane z Le Mans, czy też z innych wyścigów Mistrzostw Świata wytrzymałościowych, czy też długodystansowych. A więc tak jak mówiliśmy na początku, bardzo, bardzo dużo tutaj znakomitych, bardzo dobrych tylko nazwisk. Tylko dodam jeszcze, bo tam Państwo pewnie widzieli, ale jakaś tam przygoda musiała być, bo cały nos był zmieniany samochodu, tak, więc tak. Tam musiał być jakiś problem. Oczywiście nie był to planowy zjazd do boksu, więc to jest jakaś strata. No zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie no, trzeba było ten boks odwiedzić i teraz spada zdecydowanie w klasyfikacji samochód z numerem 78, no to 20 miejsce. A my podróżujemy, przepraszam, z korwetą numer 3, czyli z Janem Magnusenem, przypomnijmy, ojcem Kevina Magnusena, znanego nam no, choćby z dawniej jeszcze z formuły Renault w Eurosporcie, a później już z wyścigów Formuły 1. I podróżujemy na miejscu 24 w klasyfikacji generalnej, tyle że tutaj no, trzeba brać pod uwagę różne kategorie, więc o ile dobrze widzę, to jest chyba czwarte, piąte miejsce, czwarte chyba w kategorii GT LM. Także każdy ma tutaj swoją wojenkę. Tak jest. No, cały czas Van der Zande na prowadzeniu, za nim Albuquerque i Felipe Nasr. Van der Zande z minimalną teraz przewagą nad Felipe Albuquerque. To jest zaledwie 142 tysięczne przewagi, ale już Albuquerque na czele. Tak jest w tym momencie, Albuquerque na czele. Tutaj realizator pokazuje nam ujęcie z kamery pokładowej Jana Magnusena w korwecie cały czas. Tuż przed Magnusenem jest w tej chwili Oliver Gavin. Teraz Magnusen zdublowany przez jeden z prototypów po raz kolejny. A w boksie mamy kogo tutaj? Konika Minolta, czyżby
To jest Van der Zande. To jest, a no właśnie, tak jest, to jest dziesiątka. Tak, czyli to jest, no i pytanie, czy pół godziny, czy to jest już planowy postój? Tak wygląda. Tak wygląda, tak jest, tym bardziej, że rywale też zjeżdżają, a więc utrata prowadzenia przez Rengera Van der Zande była spowodowana właśnie... Zaraz, to już jest więcej, Grzegorz, niż pół godziny. 14.40 czasu miejscowego zaczynała się zabawa, więc teraz mamy 14.15... 32 minuty jakieś. No. Coś takiego, trochę więcej. Tak, tak, 32 minuty. No ale nie wiadomo, czy czekali do końca, aż paliwo się skończy, czy też może inżynier wyścigowy stwierdził, że z takich czy takich powodów warto jest zjechać akurat teraz i należy to zrobić, bo coś tam. A co, to bardzo często tego nie wiemy. Czasami chodzi o jakąś drobną korektę ustawienia samochodu, nie wiem, aerodynamiki czy czegoś w zawieszeniu. I czasami zdarzają się takie historie. Renger Van der Zande spada na 19. pozycję w tej chwili w swoim Cadillacu, ale już odzyskuje kilka miejsc. Już jest 17. w tym momencie. A na czele Albuquerque, popatrzmy, kto teraz jest. To jest Wille. A więc to jest Felipe Nasr, tak? Tak, tak jest, 31. A więc także Nasr. Ale już mamy mnóstwo samochodów, które zjeżdżają do boksu, tak, więc jest. To jest ten czas, kiedy, no czyli 30, ile tam było? No, 32 minuty. Czy coś takiego, tyle jeżdżą samochody tej najwyższej kategorii prototypów przed planowym tankowanie, czy też zjazdem koniecznym na tankowanie. No i patrzmy na kolegę Nasra. Oczywiście to wszystko się zaraz przemebluje, bo nie wszyscy zjeżdżają. Zjechało dużo samochodów. Castro Neves, Award, Frins, Simpson, Dalziel, Jarvis, Oliver Jarvis. Same nazwiska fantastyczne, to Państwo pewnie wiedzą już dokładnie. W każdym razie jest dużo, dużo samochodów, które w tej chwili skorzystały z chwili na dolanie paliwa. My tu mamy ekipę Continentala, która zwija się tam, jeżeli chodzi o przygotowanie opon. No i widzimy, jak to wygląda, to zaplecze. Widzimy też ten diabelski młyn, który mamy wszędzie. Prawie jak na Suzuce. Albo na Place de Concorde w Paryżu. Kolejny samochód zjeżdża do boksów Albuquerque za kierownicą tego samochodu, więc niedługo cieszył się tym prowadzeniem. Mustang Sampling Racing to zespół, w barwach którego jedzie. 20 okrążeń już przejechali zawodnicy, ci, którzy nie mieli żadnych problemów oczywiście. Więc tyle, to trwało na tyle mniej więcej w paliwa starcza. No i widzimy, jak też wygląda tankowanie. Nikt nie dotyka samochodu, tylko osoba, która zajmuje się tankowaniem. I Cadillac rusza do walki. No niepodobny ten Cadillac do tych, które na ulicy widujemy. No zdecydowanie mało podobny. Podobnie zresztą jak i pozostałe samochody. No widziałeś kiedyś taką Acurę, jak na przykład tutaj jeździ, albo nie wiem, albo Nissana DPI. No też raczej ciężko zobaczyć. No ale to są prototypy, jak sama nazwa wskazuje, a więc nie muszą nam przypominać tych samochodów, które oglądamy na ulicach. I popatrzmy. Tak, tutaj Mazda zaatakowana z tyłu. Chyba? Czy to nie, chyba nie. To chyba nie było przy wyjeździe, tak? Chyba tak. A może masz i rację, tak. Jonathan Bomarito, tak, tutaj napadnięty z tyłu przez Orekę kategorii LMP2.
Widzieliśmy tam stanowisko firmy Continental. No, Continental jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o sport, jeżeli chodzi o dostawę opon dla samochodów sportowych, no, prototypy ale wszystkie. Tylko w Stanach. Tak, prototypy tak. Wszystkie i GTD również jeżdżą wszystkie na oponach Continental, jedynie samochody GTL-em korzystają z opon Michelin. Ale do czego zmierzam? No do tego, że w Europie, no ja szczerze mówiąc, nie słyszałem, żeby Continental dostarczał opony komukolwiek w jakimkolwiek sporcie motorowym chyba. Są inne firmy, są Michelin, no jest Pirelli, jest Dunlop, no Dimac w rajdach, jest wiele innych firm, a Continental kompletnie jest nieaktywny w sporcie motorowym w Europie. Za to w Stanach, jak widzicie Państwo, jest dokładnie odwrotnie. Przed chwilą gościliśmy w samochodzie Van der Zande, tego zawodnika, który no, tak fantastycznie rozegrał kwalifikacje, o tym mówiliśmy. No i tutaj też warto wspomnieć, że to fachowiec na najwyższej próby, można powiedzieć, 31 lat, ale to także mistrz, jeżeli chodzi o kierowców w WeatherTech Sports Car IMSA tej rywalizacji. 2 lata temu to on był wśród kierowców na pierwszym miejscu. Także no, doświadczenie duże, mnóstwo serii wyścigowych ma za sobą od czasu, kiedy wygrał serię formuły Renault 2.0 w Holandii w 2005 roku. Przez wiele formuł się przewinął, łącznie z DTM-em, z Porsche Super Cup, także w mistrzostwach Endurance, w American Le Mans. No i długo już się ściga w Stanach Zjednoczonych. Ten zawodnik, który jedzie w samochodzie z numerem 10, ten, który startował z pole position, no i który teraz odrabia, no może nie straty, bo to wszystko się wyjaśni po tym, jak już wszyscy będą mieli, no właśnie, w tej chwili już cała czołówka jest po pierwszym zjeździe do boksów i Filipe Albuquerque jest na prowadzeniu, a Van der Zande jest tuż za nim, 2,7 sekundy, taka jest różnica. No a Korwety razem cały czas. Tak, jazda zespołowa. Piękne są te korwety, pięknie gadają, naprawdę to fantastyczne samochody. Tak, to prawda. No to rzeczywiście efekty akustyczne, szczególnie w Le Mans, są absolutnie niezapomniane i niepowtarzalne. No szkoda, że tego aż tak dobrze nie słychać tutaj w naszych relacjach, ale gdy komentujemy w Le Mans na żywo, gdy jesteśmy na torze i te samochody przejeżdżają no, w odległości dobrych tam kilkudziesięciu, nie wiem czy nie 100 metrów od naszych kabin, to po prostu tam wszystko drży w naszych kabinach, a długopisy skaczą po stole. Jeszcze jedna uwaga dla Państwa. Tutaj warto zwrócić uwagę na te świetlne informacje, które się pojawiają z boku samochodu. Samochody, które są w pierwszej trójce swojej kategorii, mają wyświetlany numer 1, 2, 3 i to nam mówi o tym, z kim mamy do czynienia. Czy to jest lider na przykład wśród prototypów, czy to jest, tak jak widzieliśmy, tam miejsce się wyświetlało na samochodzie Corvette. Także to jest ułatwienie dla kibiców, no zwłaszcza to jest przydatne w nocy, bo bardzo dobrze to widać w nocy i wtedy łatwo można się zorientować, na którym miejscu jedzie dany samochód, w swojej kategorii oczywiście. No podobny system mamy także, tylko że takimi LEDami, tak, kropkami mamy w Mistrzostwach Świata Endurance i w wyścigu Le Mans. No tutaj, jak pewnie Państwo wiecie, wyścigi amerykańskie mocno różnią się od europejskich pewną taką otoczką, pewną, powiedziałbym, kulturą ścigania, przy czym broń Boże nie zamierzam się wyrażać, które wyścigi są bardziej kulturalne. Nie, chodzi o pewne takie obyczaje odnośnie wielu innych rzeczy, takich szczegółów organizacyjnych niekiedy. Tutaj mamy, popatrzmy, to niebiesko-czarne auto, to jest Lexus, to jest ciekawy samochód.
prawie kompletnie nieznany w Europie. W wyścigu 24 godziny na Nürburgringu zdaje się, że startował ten Lexus RCF. To jest kategoria GTD, ale poza tym w Europie jest to bardzo, bardzo mały samochód. Nawet w serii Blancpain, gdzie startuje bodaj 12 marek, do tej pory Lexus się nie pokazał. Mamy Lamborghini, mamy Audi, mamy Ferrari, mamy Porsche, mamy Mercedesa, mamy o właśnie kolejny ciekawy samochód, który tutaj startuje, a w Europie jest również nieznany, miejmy nadzieję, że jeszcze nieznany, to jest Acura NSX. I takich samochodów tutaj mamy kilka. Mamy BMW jeszcze, BMW M6. Od tego roku będzie to M8 w Mistrzostwach Świata Endurance. Debiut nowego zupełnie samochodu, pokazanego w zeszłym roku na salonie we Frankfurcie. A więc M6 przejdzie do historii. No, powoli będzie przechodzić do historii. Natomiast tutaj właśnie mamy, to jest też część tej takiej otoczki. No, mamy tutaj troszkę marek, które tylko w Ameryce, tylko na terenie Stanów Zjednoczonych są aktywne w sporcie motorowym, bo o ile Corvette pokazuje się, no przynajmniej w wyścigu Le Mans, no to poza tym jest praktycznie niewidoczna. Jeżeli chodzi o BMW M8, to debiut tego samochodu obserwujemy właśnie tutaj. Mamy dwa samochody z numerami 24 i 25. Zapowiedziano nam tutaj debiut dwóch załóg. Te samochody są tutaj na liście zgłoszeń, a więc Jesse Kron, John Edwards, Nicky Katzburg, Augusto Farfus, no i Alexander Sims, Conor De Filippi, Bill Oberlein i Philip Eng. A więc miał być tutaj debiut tych dwóch samochodów i jest debiut, ale na razie bez szaleństw. Na razie numer 24 John Edwards na 28 pozycji i to jest ósme miejsce w kategorii GTLM. Szkoda, że nie pokazano nam tego samochodu, no bo jest to zawsze jakieś tam ważne wydarzenie. Tak, tymczasem wyścig trwa. Jak widzimy, zajmujemy się troszeczkę tymi samochodami GT, to tam jest też naprawdę niesamowita walka. Przypomnę, w GTD, w tej kategorii GT Daytona, aż 21 aut, 9 wśród tych szybszych samochodów z inną aerodynamiką. Nawet gdyby się powtórzyła marka samochodu, no to jest zupełnie inne auto. Inne moce, również inne prędkości, więc tych szybszych mamy 9, ale aż 21 samochodów GTD, więc ciekawa ta rywalizacja. Zobaczymy, jak to wszystko się na razie, jak to się będzie układać, bo na razie wszystko można powiedzieć według planu. No i cóż, no realizator zapowiada nam, że będziemy musieli się z Państwem niedługo rozstawać. Oczywiście wyścig kończy się za jeszcze ładnych parę dziesiątnaście godzin. Za ponad 23 godziny. Tak, o 14.40 miejscowego czasu, czyli o 20.40 w dniu jutrzejszym. Tak jest. No i oczywiście będziemy już od 18.00 dla Państwa. Od 18.45. No 18.45, czyli tak, troszeczkę dłużej niż tak teraz, ale już będziemy wtedy wiedzieli dużo, dużo więcej, bo to już będzie końcówka rywalizacji, no i wtedy już będzie parę rozstrzygnięć już za nami, więc no, będziemy Państwu o tym wszystkim opowiadać. Jak na razie Albuquerque na prowadzeniu tym prototypem z numerem 5 zespołu Mustang Sampling Racing. Drugie miejsce Van der Zande, zawodnik, który jechał w swoim Cadillacu z pole position, no ale ta różnica na razie 2,3 sekundy. Nasser na miejscu trzecim, Vautier czwarta pozycja, no i Helio Castroneves na miejscu piątym. To jest ta piątka wśród samochodów i wśród kierowców prototypów. No a potem pierwszy samochód, który jest w kategorii GT na 20 miejscu, bo jeden z prototypów miał problemy. Samochód z numerem 20, on odrabia straty, już jest na 25 miejscu. I jest, przepraszam, i jest w boksie właśnie Ford GT z numerem 67. Richarda Westbrooka, a na prowadzenie w tej kategorii Joey Hunt, również w Fordzie GT.
No właśnie, a my zapraszamy już do Berlina na wyścig sześciodniowy kolarski, także no także koła, tyle że dwa, a nie cztery, tak jak mamy to teraz. Także na razie żegnają się z Państwem, dziękujemy. Grzegorz Gac, Sławek Szymczak, do usłyszenia, do jutra. The next day. 24 godziny Daytona w Eurosporcie. Przed nami już tylko niespełna 2 godziny rywalizacji na amerykańskim owalu na Florydzie. Owalu, który jednak dla celów tego wyścigu jest nie tylko owalem. Jest jeszcze fragment drogowy wewnątrz toru i oprócz tego na długiej prostej, na tej przeciwległej prostej jest jeszcze taka szykana. W relacji na żywo z tych ostatnich 2 godzin witają Państwa teraz Sławek Szymczak i Grzegorz Gac. I na czele z numerem 5. Popatrzmy, to jest samochód Cadillac DPI, samochód załogi Joao Barbosa, Christian Fittipaldi, Felipe Albuquerque i to właśnie Portugalczyk, ten ostatni z tej trójki, jest w tej chwili za kierownicą samochodu zespołu Mustang Sampling Racing. Na drugiej pozycji z numerem 31 to jest Mike Conway. A więc kolejny Cadillac, tym razem zespołu Whelan Engineering, chociaż jeszcze niedawno, kilka minut temu dosłownie, zanim zaczęła się nasza relacja, na drugiej pozycji mieliśmy samochód kategorii LMP2 z numerem 54. To się zmieniło, bo 54 Oreca musiała zjechać do boksu na rutynowy postój, no i Cadillac powrócił na drugą pozycję. A więc 2 czołowe miejsca w tej chwili dla samochodów marki Cadillac, dla samochodu, który jest kontynuacją dawnej Corvette DPI. Samochód bez wątpienia najbardziej, no, faworyt amerykańskiej serii, IMSA, faworyt także tego wyścigu. Samochód, który no, ma chyba najdłuższą tradycję, jeżeli chodzi o konstrukcję w kategorii prototypów. W kategorii GTLM na czele 2 Fordy, samochód numer 67 przed 66 Richard Westbrook przed Joey Hendem. No i tutaj mamy ile? 2 okrążenia przewagi tej czołowej dwójki nad 2 korwetami. No powiedzmy jedno okrążenie nad korwetą numer 3 i 2 okrążenia nad korwetą numer 4, a więc trójka to jest Antonio Garcia w tej chwili. Kierowca, którego być może pamiętamy z bardzo dawnych lat, jak startował w WTCC, i Tommy Milner w korwecie z numerem 4 w tej chwili na 4 pozycji w kategorii GTLM, a więc to są te samochody, którymi ścigamy się także w Le Mans. No właśnie, odpadło już kilka samochodów, proszę Państwa, no i tutaj jest no pewnie zła wiadomość dla tych, którzy myśleli, że ci, którzy ruszali jako pierwsi z pole position, załoga z numerem 10, dotrwa do końca. Okazuje się, że jednak no, tak się nie stało. Odpadła jako ostatnia na razie z tych załóg prototypów. Samochód z numerem 10 zespołu Konica Minolta Cadillac DPI, zwycięzcy zeszłoroczni, zatem Taylor van der Zande i Hunter Ray niestety, ale do mety nie dotrą, no i po 555 okrążeniach niestety dowiedzieliśmy się, że już po zawodach, chociaż mieli tam też po drodze już innego rodzaju problemy, był kapeć, były problemy z chłodnicą, spadli gdzieś daleko w klasyfikacji. No i wreszcie nie zakończyli rywalizacji. Oni, jak mówiłem, ruszali z pole position, więc od początku pokazywali, że tutaj mają dobre tempo i dobrze przygotowany samochód i fantastyczne rozeznanie. To lider wyścigu na naszych ekranach i Felipe Albuquerque za kierownicą Cadillaca. No a odpadli także z członkowie załogi z numerem 55. To także swego rodzaju, można powiedzieć, niespodzianka, bo no,
to załoga, która wywalczyła 9 miejsce w kwalifikacjach, więc mniej więcej w połowie stawki tych najszybszych prototypów, no ale też już nie jadą. No i jako pierwsza z tych prototypów odpadła załoga z numerem 90, McMurray, Vautier i Cheever. To Spirit of Daytona, no i to też Cadillac, więc no i to też załoga, która w pierwszej piątce jeździła, jeżeli chodzi o czasy uzyskane w kwalifikacjach, w piąte miejsce, więc to są te niespodzianki. No ale tak to jest, to są te najszybsze samochody, mamy ich wciąż 14 w walce, bo przypomnę, że stanęło tutaj do rywalizacji 20 prototypów tych samochodów i LMP2 i DPI, tak to w skrócie wygląda. DPI to jest skrót Daytona Prototype International, a LMP2, no to wiemy to z wyścigów Endurance, które Państwu pokazują na antenie Eurosportu. To są te maszyny, powiedziałbym, drugie w hierarchii. Pamiętacie, tam jest LMP1, LMP2. No i tutaj porównywalne są te prototypy DPI z LMP2. Zresztą no widzą Państwo, że czołowe dwie maszyny w tej chwili to maszyny DPI, ale już na kolejnych miejscach LMP2. Tak to w tej chwili wygląda w klasyfikacji generalnej. Zatem 20 tych prototypowych samochodów i 20 załóg startowało. 9 GTLM, czyli GT Le Mans, no i 21 samochodów GT Daytona, czyli tych, no to no, teoretycznie i praktycznie najwolniejszych. One są oznaczane również innymi tłami numerowymi. Te czerwone, no widzimy, to jest samochód z numerem 67 Ford, który prowadzi w rywalizacji. No i to jest fantastyczna jazda, bo no, ten samochód naprawdę i drugi Forbes 67 i 66 to są samochody z zespołu Chip Ganassi Racing, w tej chwili Richard Westbrook za kierownicą Forda z numerem 67 na prowadzeniu, a Joe Hand z numerem 66 na drugim miejscu na tym samym okrążeniu, można powiedzieć. Tak jest, oni są na tym samym okrążeniu, więc bardzo podobnie przygotowane samochody, bardzo podobne tempo obydwu zespołów kierowców, no i jednocześnie 11 pozycja w klasyfikacji generalnej, więc no, to jest swego rodzaju sukces. Oczywiście pewnie 11 miejsce nie byłoby możliwe, gdyby nie było problemów związanych technicznych wśród tych prototypowych zespołów, no ale tak to jest, no problemy jednych są szczęściem drugich, no i nic na to poradzić się nie da. Tymczasem 86 liderzy kategorii GTD w boksach, spójrzmy co tu się będzie działo. Tak jest, akurat numerem 86. No a wśród przegranych tego wyścigu, wśród tych, którzy już się wycofali, na pewno do tych największych przegranych należy załoga numer 10, a więc ta załoga, która prowadziła, gdy rozstawaliśmy się po mniej więcej godzinie wyścigów w sobotę wieczorem, czyli Jordan Taylor, Renger van der Zande i Ryan Hunter-Reay. Mówiliśmy już o tym. Kolejna, a więc to jest zwycięski samochód ubiegłorocznego wyścigu, chociaż z tej zwycięskiej załogi, tak jak patrzę, to chyba tylko Jordan Taylor pozostał. Przegrani to także obydwa samochody Mazdy, obydwa samochody zespołu Tequila Patron, ale więcej na ten temat po krótkiej przerwie. Acura, która prowadzi w kategorii GTD. Przed chwilą widzieliśmy ten samochód w boksach na serwisie. Tam chyba nic specjalnego się nie działo, ale no, jako ciekawostkę powiem Państwu, że no, można by kupić taki samochód przygotowany do wyścigów. Nawet Acura ogłosiła w pewnym momencie w 2017 roku cenę takiego samochodu. To rzadko się zdarza, żeby można było tak dokładnie to się do tego dowiedzieć, ale kiedyś napisano o tym. 543 tysiące dolarów. Tak to wyglądało. I to była cena Acura NSX GT3 wyścigowego samochodu, ale prawdę mówiąc trzeba by było do tego jeszcze dodać, bo tam był obowiązkowy pakiet części i przygotowanie, także no, droga to jest.
I to jest impreza. Taka, to jest przeciętna cena dla samochodu kategorii GT3, bo przeważnie samochody takie GT3 mniej więcej tyle kosztują, między 400 a 500 tysięcy euro, oczywiście netto za samochód. Ale tak to wyliczono, że trzeba mieć te 500 tysięcy, żeby takim samochodem się ścigać. Oczywiście wiele innych warunków trzeba spełnić. Jak wiadomo, są tutaj te licencje kierowców, o których jeszcze nie mówiliśmy pewnie, ale to już Państwo wiedzą, że w tych prototypowych i w tych najwyższych kategoriach, najszybszych, można powiedzieć, jeżdżą sami zawodowcy, już tak to określmy, no a jest ta kategoria na zielono zaznaczana, właśnie ta GTD, gdzie mieszane są załogi, tak jak zresztą w wyścigach Endurance. Tak jest. Powracając jeszcze do cen samochodów, o ile pamiętam, gdzieś widziałem takie zestawienie, o ile pamiętam, najdroższe jest Ferrari, które kosztuje chyba coś około 600 tysięcy, natomiast większość, najtańsze jest, o ile pamiętam, Audi, ale to też trudno porównywać tak łeb w łeb, że się tak wyrażę, ponieważ w niektórych przypadkach producent dodaje do tego coś, dodaje parę kół, albo dodatkowy pakiet aerodynamiczny, albo coś, ale generalnie przyjmuje się, z tego co pamiętam, że najtańsze chyba jest Audi, a właśnie najdroższe Ferrari, jeżeli chodzi o samochody GT3. Przy Acurze tutaj napisano, że obowiązkowo trzeba wykupić za 100 tysięcy pakiet podstawowych części. Nie wiem, co tam jest w tym pakiecie, ale tak to wygląda, także to ceny rosną i to, prawdę mówiąc, dużo więcej trzeba mieć. Oczywiście, umówmy się, że kupić sobie samochód rajdowy czy wyścigowy to jest ten sam mechanizm, gdybyście chcieli kupić, nie wiem, samochód WRC. No można go sobie kupić, tylko po co? Można go sobie postawić w ogródku. Najważniejsze do tego wszystkiego jest cała technologia, całe know-how, dostęp do części zamiennych, dostęp do właśnie do oprogramowania, do całego know-how, do wiedzy, jak ten samochód obsłużyć, jak się z nim obchodzić, jak go ustawić i tak dalej. Sam samochód to można sobie kupić, jeżeli ktoś bardzo lubi. Mirko Bortolotti na czele w kategorii GTD w tej chwili przed Jerunem Blekemolenem i Alvaro Parente. No to wszystko nazwiska doskonale nam znane z serii Blancpain na przykład, czy też z innych wyścigów, także tych, które prezentujemy Państwu w Eurosporcie. Kolejne miejsca to Bruno Junqueira, Miguel Molina, o którym mówiliśmy w sobotę. Tutaj pechowo jedzie Miguel Molina, zmiennik Michała Broniszewskiego w wyścigu Abu Dhabi 12 godzin. Mamy także, ale to już powracając do klasyfikacji generalnej, mamy Bruno Senne, mamy Juana Pablo Montoya, mamy Richarda Westbrooka, mamy przede wszystkim Fernando Alonso, który jest tutaj chyba największą gwiazdą, obok Montoya powiedzmy, ale na pewno Alonso jest tutaj nieporównywalnie większą gwiazdą niż Montoya, chociażby jeżeli biorąc pod uwagę liczbę tytułów Mistrza Świata, 2 po stronie Alonso, 0 po stronie Montoya. A więc mamy tu naprawdę ogromną liczbę bardzo wielu znanych doskonale, znanych doskonale, słynnych wręcz, czy wręcz legendarnych niekiedy kierowców, takich właśnie jak na przykład Fernando Alonso. Mamy sporo kierowców, których pamiętamy z Mistrzostw Świata Endurance. Jest Romain Dumas, jest Harry Tinknell, jest René Rast, Oliver Jarvis i wielu innych. Mamy kierowców z Formuły 3, z byłej Formuły Renault. No naprawdę jest tutaj w sumie, tworzą oni naprawdę bardzo taką mocną grupę kierowców, z których każdy jest w stanie walczyć o zwycięstwo, przynajmniej w swojej kategorii. Do tej grupy również należy zresztą Felipe Albuquerque, przecież były kierowca Audi w LMP1 w wyścigu Le Mans, Mike Conway, kierowca Toyoty w LMP i w
w LMP1, Albuquerque, ja powiedziałem w LMP2, nie, no w Audi LMP1 oczywiście, Conway w LMP1 również i tak dalej, Lando Norris, proszę bardzo, jeden z największych talentów, młodziutki chłopak, mistrz Formuły 3, o którym już w tej chwili mówi się, że to kto wie, być może przyszły mistrz świata Formuły 1. No i mamy również Marcel Fessler, prawda, Alessandro Pierguidi, fabryczny kierowca Ferrari, Earl Bamber, były zwycięzca Porsche Super Cup, były rywal Kuby Giermasiaka, który zresztą ma na swym koncie 2 czy 3 starty tutaj w Daytonie w latach bodajże 2012, chyba 13 i 14. Fredrik Makowiecki, Aleksander Sims, John... No tak, ale to są ludzie, których znamy z wyścigów Endurance, tak, z Le Mans, no fantastyczni kierowcy i naprawdę rzeczywiście znakomicie tu się nam też prezentują, no i głównie mamy ich w tej kategorii prototypów, no i w tej kategorii GT Le Mans, jak tutaj przed chwilą Grzegorz nam mówił, Fassler, Milner, Gavin, Katzburg, Tony Willander, no wiele, wiele nazwisk z Frederikiem Makowieckim, którego, jak Państwo pamiętają, tam zawsze dociekamy jego polskich korzeni, także tak czy inaczej, godzina 21 minut do zakończenia 24-godzinnego wyścigu na Florydzie. Za chwilę wracam. No i jedziemy w samochodzie z numerem 66, a ja jeszcze tak Państwu powiem, bo tutaj w międzyczasie na szybko sobie wyszukałem Hondę NSX, taką jaką my moglibyśmy sobie kupić, prawda, do jazdy po ulicy, bo to jest normalny samochód, który jest dostępny tutaj na jednym z portali, już nie wiem ile kosztuje taka całkiem nowa, ale tutaj 2017 rok, 9999 km przejechanych, 3,5 litrowy samochód V6 Twin Turbo Honda NSX, pięknie wygląda i kosztuje prawie milion złotych. Tak to wygląda. Takie są ceny super samochodów, no takich na ulicę. No ale one są bazą do tego, co tutaj mamy na wyścigach. Tak jest. Niestety nie są to małe pieniądze, no ale pomarzyć dobra rzecz. Godzina 18 minut z sekundami do zakończenia wyścigu. No i dwa okrążenia przewagi Filipe Albuquerque nad Mike'em Conwayem, a więc dwa Cadillaki wciąż w czołowej dwójce, za nimi Oreca zespołu Core Autosport, potem i to jest z numerem 54 Colin Brown, dalej na pozycji czwartej to jest numer 32, czyli Bruno Senna w samochodzie Ligier i to jest kolejny samochód kategorii LMP2. No z tym, że tutaj od razu powiedzmy, nie ma czegoś takiego jak LMP1. Dlatego też samochody DPI oraz LMP2 są w jednej klasie, ponieważ przyjmuje się, że są to samochody równoważne, ich osiągi są równoważne i dlatego nie rozróżnia się tutaj powiedzmy tak jak LMP2 i no to aż nasuwałoby się, że jest LMP1, czy powiedzmy można by pomyśleć, że jeżeli jest LMP2, to DPI powinno być szybsze. No właśnie niezupełnie, ale popatrzmy, bo to mamy lidera w tej chwili. To jest prawdopodobnie rutynowy postój. Filipe Albuquerque zostaje za kierownicą, zdaje się, z tego co widzimy. Nie będzie tutaj zmiany kierowcy, jest tylko komplet świeżych opon i oczywiście paliwo. Super są te oznaczenia. Widzą Państwo teraz, tak, wykorzystywany jest ten wyświetlacz do pokazywania liczby sekund, które samochód przebywa w boksie, a gdy już wyruszy i wjeżdża na tor, wtedy pokazuje miejsce, na którym znajduje się dane auto, więc naprawdę coś, co mogłoby być fajne nawet i w naszej, powiedzmy, bo pokazujemy regularnie wyścigi Endurance na antenie Eurosportu, to jest ta seria, gdzie mamy ten wyścig 24-godzinny Le Mans, no i tam trochę inne są te oznaczenia, mamy te kropki, tak? Tutaj natomiast mamy cyfry i to, jak widzimy, wielofunkcyjny jest ten wyświetlacz. O właśnie, tutaj mamy drugie miejsce w kategorii GT LM. No i to właśnie było tam dokładnie widać z boku samochodu.
Tak jest. Dwa Fordy GT wciąż na czele. Ryan Briscoe, numer 67 przed Joey Hendem z numerem 66. Ford, który rozpoczyna trzeci sezon sportowej kariery modelu GT. No, przypominamy sobie to wejście Smoka i zwycięstwo w Le Mans w roku 2016, tak, bo w zeszłym roku to był 17, czyli w roku 2016. No i bardzo efektowne zwycięstwo w Le Mans, chociaż podobno tam nie pozbawione pewnych drobnych kontrowersji, no ale kto by o tym teraz pamiętał. No i popatrzmy, zaledwie 2,5 sekundy dzieli dwa bliźniacze samochody. To jest właśnie w tej chwili to, co widzimy, to są dwa samochody Ford GT na prowadzeniu w kategorii GT Pro, chciałem powiedzieć, GTL-em oczywiście. No właśnie. Tak, czyli przyzwyczajenie Tak czy inaczej, to jest 11 i 12 miejsce w klasyfikacji generalnej, więc całkiem nieźle to wszystko wygląda. Pamiętajmy, że 20 prototypów wystartowało, więc tutaj samochód kategorii GT LM na 11 i 12 pozycji to jest niezłe miejsce. No ale różnego rodzaju problemy prototypy miały, no i nie wszystkie, jak wiemy, jadą, więc stąd taka pozycja. No, zresztą dużo bardziej chyba można darzyć zaufaniem samochody, które są skonstruowane na bazie takich, które poruszają się po normalnych drogach. No, świadczy to od razu o tym, że powinny być trwalsze, bo tutaj mamy do czynienia, te LMP2 i DPI to są samochody prototypowe, więc one za wiele wspólnego z tymi drogowymi nie mają, no ale tak to wygląda. Wyścig Daytona to, wiemy, że to 56. wyścig w historii. Wszystko zaczęło się w 68 roku, no dość późno można powiedzieć, bo w porównaniu z Indianapolis, ten wyścig z bodajże 1911 rok, no takie chmury mamy, Chyba nie dojdą, tak. No właśnie. W każdym razie, już pomijając wszystko, Daytona to pierwsza runda serii WeatherTech Sports Car Championship w Stanach. No i tych rund będziemy mieli tutaj 10, proszę Państwa, więc potem 14 do 17 marca Sebring znowu na Florydzie, Long Beach w Kalifornii, Lexington, Ohio, Detroit, Watkins Glen, Bowmanville, Lakeville, Elkhart Lake, Alton, Salinas i Breslton. To są te rundy, które jeszcze są przed zawodnikami. No i tak Grzegorz wspominał i ja też wspominaliśmy o tych nazwiskach słynnych i to we wszystkich kategoriach. W GTD również fantastyczne nazwiska, no o tym nie mówiliśmy, ale tutaj także bardzo znani zawodnicy, chociażby Jeroen Blekemolen, Scott Pruett, czy Maro Engel, czy Norbert Zidler, czy Matthias Lauda chociażby, no oni jadą w tej kategorii niby tych najwolniejszych samochodów i prawdopodobnie tak to jest, że no część tych zawodników nie będzie się ścigało przez cały sezon w Stanach, pewnie pojawią się w serii WEC, czyli w wyścigach Endurance, więc tutaj jakby są gościnnie, no a zresztą korzystają z tego, że wyścigi teraz przenoszą się tam, gdzie można się ścigać i tak dlatego jest. Mamy tak wspaniałe zespoły i tak wspaniałe nazwiska przy tak prestiżowym wyścigu, jakim jest Daytona. Albo niektórzy przeniosą się także do Formuły 1, jak na przykład Lance Stroll, którego mamy tutaj także w tym wyścigu. A przecież jest to etatowy kierowca Williamsa w Formule 1. Już o Alonso nie wspomnę. Nie wspominając o Alonso, tak, o którym przecież już mówiliśmy. Co ciekawe, z 50 samochodów, które wystartowały, tylko 6 do tej pory odpadło. I to są wszystko prototypy. Tak. To są wszystko prototypy. Wszystkie samochody kategorii GT w dalszym ciągu jadą po blisko 23 godzinach ścigania na torze Daytona International. A
a więc zaczęliśmy mówić o tych, którzy się wycofali. Powtórzmy, 6 samochodów, które odpadły z wyścigu, to są samochody wyłącznie kategorii prototypów. Nawet pozbierał się zespół Ride Motorsports, a więc zespół wystawiający Porsche z numerem 58, które, jak pamiętamy, prowadzone przez Roberta Renauera zaliczyło kolizję na okrążeniu formującym i bardzo długo pozostawało w boksie pod opieką mechaników, ale potem Porsche numer 58 powróciło na tor i w tej chwili zajmuje 42 miejsce, czyli trzecie od końca, ze stratą 140 okrążeń do lidera. Natomiast ci pechowcy, którzy odpadli, to jest dziesiątka, czyli Jordan Taylor, Renger van der Zande i Ryan Hunter-Reay, załoga, która prowadziła gdy rozstawaliśmy się po godzinie wyścigu, i to jest zwycięska załoga z zeszłego roku. Dalej odpadły niestety obydwie Mazdy, numer 55 i 77, a więc Jonathan Bomarito, Harry Tinknell, Spencer Pigot i Oliver Jarvis, Tristan Nunes i René Rast. Odpadły obydwie załogi zespołu Tequila Patron Extreme Motorsports, czyli dwójka i 22, Scott Sharp, Ryan Dalziel i Olivier Pla, no i także Johannes van Overbeek, Pippo Derani i Nicolas Lapierre. Bardzo znane, bardzo zacne nazwiska. No i wreszcie ostatni, szósty samochód, który odpadł, szósty prototyp, który odpadł, to jest Spirit of Daytona Racing numer 90, Matthew McMurray, Tristan Vautier i Edward Cheever. A więc powtórzmy, tylko 6 samochodów do tej pory z 50 odpadło z rywalizacji, 44 wciąż ściga się na torze po blisko 23 godzinach. No i wśród tych 6 samochodów, które odpadły, są wyłącznie prototypy. A na prowadzeniu Filipe Albuquerque, zawodnik portugalski zespołu Mustang Sampling Racing w Cadillacu. No, ciekawy zawodnik, ale tutaj każdy z tych zawodników jest zawodnikiem ciekawym, zwłaszcza jeżeli jeździ w prototypach. 32 lata, urodzony w Coimbrze zawodnik. No i zawodnik, który już też mnóstwo tych wyścigowych serii odwiedził. No a co ciekawe, w każdym sezonie stara się startować, no, gdzie tylko może, bo chociażby w zeszłym roku startował w European Le Mans Series w 6 wyścigach. Jechał w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w kategorii LMP2. No, w WeatherTech Sports Car Championship startował oczywiście tutaj także, ale nie, też nie we wszystkich wyścigach, w 4. Blancpain w seria, tutaj także były 2 wyścigi, no i po jednym wyścigu Intercontinental GT Challenge i w Endurance Championship LMP2 w zespole Vaillante Rebellion. Także jeden wyścig, więc widzą Państwo, jak tutaj zawodnicy są wykorzystywani, starają się jeździć jak tylko mogą w każdym z wyścigów i żeby po prostu jeździć jak najwięcej. Gdzie płacą, tam jeżdżą. No, to są zawodowcy, no. Oni normalnie zarabiają pieniądze, więc cały sezon sobie układają. Ale też jak wiadomo, i wiesz, Grzegorz, dokładnie, że no niektórzy muszą nieść za sobą budżet. A to ci, to którzy jest, niosą, to co innego. To jest, ale ci, niektórzy tutaj płacą, tak, żeby jeździć, a niektórym się płaci, żeby jeździć. A zwykle ci, którzy płacą, płacą tym, którym płacą. Skomplikowana figura, ale tak, no po prostu jedni kierowcy przynoszą ze sobą pieniądze, biorą sobie do załogi tych, żeby inni mogli. Tak, dokładnie. Jest to absolutnie normalne zjawisko w sporcie motorowym. Nie ma co się na to obrażać. Tak jest i już. Widzę, tak, spójrz na te chmury. Tam po prawej stronie jakieś takie nieprzyjemne chmury. Mam nadzieję, że to dziwnie wyglądało na tym obiektywie kamery, ale mam nadzieję, że to nie jest deszcz, chociaż no, mieliśmy tutaj w 6 godzinie deszcz, zresztą w zeszłym roku również, no i to chyba są krople deszczu, czyżby? No tak to wyglądało. No, padał już tutaj deszcz jakoś wieczorem czasu lokalnego, ale chyba padał nie. Stosunkowo krótko, godzina 4 minuty do zakończenia wyścigu.
Mirko Bortolotti przed Alvaro Parente i Andreą Caldarelli. Cały czas to jest czołówka w kategorii GTD. Wszystko to kierowcy dobrze nam znani z serii Blancpain, którą relacjonujemy dla Państwa. Relacjonowaliśmy w zeszłym roku i to dość obszernie obydwie serie, i sprinterską, i endurance, z udziałem Michała Broniszewskiego. No a czy będziemy relacjonować w tym roku, zobaczymy. Najprawdopodobniej tak, ale nie chcę nic tutaj jeszcze obiecywać, ale generalnie Stefan Ratel powiedział, że był bardzo zadowolony ze współpracy z Eurosportem. No miło jest, Sławku, pracować w takiej firmie. Mówię tutaj o sobie, o nas, z której ze współpracy inni są zadowoleni. No oczywiście, że tak. My też bardzo się cieszymy. Czasem w kategorii GTD, wiemy, Grzegorz tu powiedział przed chwilą, samochód z numerem pierwszym tam zamienia się wciąż z tą Acurą, a z numerem 11, a 11 to jest Lamborghini Huracan. No i to jest też ciekawy pojazd, a pewnie Państwo doskonale wiedzą. No ale zobaczymy, czy Lamborghini, czy Acura, bo ta walka toczy się już od dłuższego czasu. Jeżeli chodzi o tę kategorię, na którą teraz patrzymy, no tutaj raczej wątpliwości nie ma. Dwa Fordy na czele i one tutaj nadają ton rywalizacji od samego początku. Natomiast w GTD mieliśmy i Audi też na czele. No ale tutaj te dwa Fordy, które teraz przemknęły przed naszymi obiektywami, no one są tutaj zdecydowanie najpewniejszym, powiedziałbym, punktem programu. I w tej chwili Briscoe i Hand to kierowcy za kierownicami tych Fordów Chipa Ganassiego. 746 okrążeń już mają za sobą, ale też mają 25 okrążeń straty do lidera. No tak to wygląda. No ale jak już mówiliśmy wcześniej, wczoraj, kiedy wyścig się rozpoczynał, każdy ma tutaj swoją wojenkę, każdy wie, z kim może walczyć i nikt tu się nie mierzy, jadąc samochodem GT, nawet LM, z samochodami prototypowymi, bo wiadomo, że tu nie o to chodzi. Wszyscy razem tutaj na tym torze, że tak powiem, egzystują, ale każdy walczy w swojej kategorii. A to samochód na drugim miejscu i Mike Conway za kierownicą tej maszyny z numerem 31. Przed nim jedno okrążenie Felipe Albuquerque w Cadillacu, no, a Mike Conway na razie tutaj nie ma takiego bezpośredniego przeciwnika. Za nim jedzie samochód z numerem 54 i to jest też jedno okrążenie z tyłu i to jest ta najlepsza LMP2. Tak to wygląda. Te samochody na czele to są te samochody DPI, Cadillaki, więc na razie Cadillaki górą. No pamiętamy, jak sprawa wyglądała w zeszłym roku. Również czołowe dwa miejsca dla Cadillaków, tylko że zespół, który w zeszłym roku wygrał, tu startował i też fantastycznie pokazał się w kwalifikacjach i w początkowej części wyścigów, już nie jedzie. To pamiętacie, Cadillac z numerem 10. 59 minut do zakończenia wyścigu, a więc równo za godzinę wszystko będzie już jasne. Felipe Albuquerque w prototypie z numerem 5, w prototypie Cadillac DPI z numerem 5 jest w tej sytuacji zdecydowanym faworytem. Najprawdopodobniej Albuquerque doprowadzi już Cadillaca do końca wyścigu. Prawdopodobnie Joao Barbosa i Christian Fittipaldi wykonali już swoją pracę. Portugalsko-brazylijska załoga, a więc no na pewno dobrze się dogadują, bo przecież językiem urzędowym w Brazylii jest również język portugalski, tyle że troszeczkę inny, co zrozumiałe. Ale generalnie można powiedzieć, że to portugalsko-brazylijska załoga w samochodzie Cadillac DPI. Na drugim miejscu numer 31, a więc kolejny Cadillac, tym razem zespołu Whelan Engineering, czyli Felipe Nasr, Eric Curran i Mike Conway. No i na miejscu trzecim Core
Autosport i to jest najwyżej notowany prototyp LMP2. To jest Oreca kategorii LMP2. Jonathan Bennett, Colin Brown, Romain Dumas i Loic Duval. No, także dwa bardzo znane nazwiska, czyli Loic Duval i Romain Dumas, byli zwycięzcy wyścigu Le Mans. No i dwaj Amerykanie, Jonathan Bennett, Colin Brown. Oczywiście wyścig jest w Stanach, więc siłą rzeczy mamy tutaj bardzo wielu amerykańskich kierowców, którzy powiedzmy są w Europie, poza Stanami, są nieco mniej znani. No, co oczywiście nie dotyczy choćby Gustavo Menezesa w prototypie Oreca kategorii LMP2 z numerem 99, bo to były mistrz świata w LMP2 z roku 2016. Pierwszy amerykański mistrz świata FIA od bardzo, bardzo wielu lat, tam chyba od 70 czy od 80 któregoś roku. Mamy takich kierowców jak Matthew McMurray, jak Tommy Milner, John Edwards, no Conor De Filippi to powiedzmy akurat zły przykład, bo startował w Porsche Super Cup, Bill Oberlein, Joey Hand, czy też powiedzmy Andy Lally. To są naprawdę tacy najlepsi amerykańscy kierowcy, którzy z rzadka tylko pokazują się poza terenem swojej ojczyzny, ale są to kierowcy naprawdę bardzo, bardzo wysokiej klasy. Widzieliśmy przed chwilą walkę w kategorii GTD, no i tam widzimy, że dwie maszyny Lambo w czołówce, no a też tam walczy ta Acura, którą także obserwujemy. I to są różnice kilkudziesięciosekundowe, więc sytuacja w GTD, no tak jak podejrzewaliśmy przed tym wyścigiem, jest no mocno, powiedziałbym, skomplikowana. Caldarelli w tej chwili na naszych ekranach, zawodnik, który jedzie na trzeciej pozycji, no i to jest to, o czym mówiłem. On ma stratę bodajże 40 kilku sekund do pierwszego zawodnika, większą trochę. No w każdym razie tutaj jest ciasno i tutaj możemy liczyć jeszcze na jakąś rywalizację, zwłaszcza, że no niepełna godzina do zakończenia wyścigu, więc jeszcze jest no czas i na powalczenie zarówno w boksach, jak i powalczenie w, no między sobą tutaj na placu boju. 720 okrążeń przejechali czołowi zawodnicy tej kategorii GTD. No i mamy tutaj samochody na tym samym okrążeniu 4, proszę Państwa, bo jeszcze Joren Blekemolen w samochodzie z numerem 33, to jest Mercedes AMG Team Relay Motors na czwartej pozycji, więc tutaj jest no niezwykle ciekawie. Może być, jeżeli tutaj ktoś popełni drobny błąd, to naprawdę może być ciekawie. Cała czwórka chętnych jest w każdym razie do pierwszego miejsca w tej kategorii. Tak jest. A w kategorii GTD, czyli w tej powiedzmy takiej GT3 europejskiej, tak to mniej więcej można odnieść, na czele Lamborghini przed Acurą, jak już mówiliśmy, i przed kolejnym Lamborghini, a więc 11 przed 86 i 48, Mirko Bortolotti, Alvaro Parente, Alvaro Andrea Caldarelli. Mówimy o tym, nic się tutaj nie zmieniło od jakiegoś czasu. No i jeszcze Joren Blekemolen, to co mówiłem przed chwilą, jeszcze tam tak, był bardzo blisko. Tak. I tam są niewielkie bardzo różnice. Tak jest, Joren Blekemolen, czyli kierowca Mercedesa AMG, następnie na miejscu piątym Sam Bird, numer 64, to jest oczywiście Ferrari, oczywiście, bo Sam Bird to kierowca Formuły E, co prawda, ale równolegle kierowca fabryczny Ferrari w Mistrzostwach Świata Endurance. No właśnie, i teraz widzimy w górnym rogu lewym, widzą Państwo, jakie są różnice. Pierwszy i trzeci, tak, zespół to raptem 39 sekund, ale między drugim i trzecim, no tu może być bardzo ciekawie. Tak, to jest niecałe 3 sekundy. Więc uważajmy, co tu się będzie działo, bo to wcale nie jest powiedziane, że to ma się tak skończyć, że no, Bortolotti tutaj dojedzie na tej pierwszej pozycji. Absolutnie tak, wszystko się tutaj jeszcze może zdarzyć. Skoro o Formule E wspomnieliśmy, no mamy tutaj również sporo kierowców z Formuły E. Do nich należy
zaliczyć także Feliksa Rosenquista przecież, który znakomicie rozpoczął tegoroczny sezon Formuły E, a Rosenquist jest kierowcą prototypu Oreca LMP2 z numerem 37 i to jest miejsce w tej chwili, no odległe, 15 miejsce. Tak, 15 miejsce w załodze zresztą z Lancem Strollem i z Robinem Freincem oraz z Danielem Giancadello. No właśnie, same ciekawe nazwiska, no wiemy, że tak to właśnie jest, tak czy inaczej prowadzi Albuquerque, zanim Conway, na trzecim miejscu Brown w samochodzie z numerem 54, potem na czwartej pozycji Bruno Senna, to jest prototyp z numerem 32, no i piątkę zamyka Felix da Costa, to prototyp z numerem 78 w zespole Jackie Chan, więc to LMP2, no i między pierwszym a piątym samochodem 5 okrążeń, czyli na przestrzeni tych 5 okrążeń mamy 5 samochodów, tutaj nie ma jakiejś takiej bezpośredniej walki, nie walczy żaden z tych zespołów między sobą bezpośrednio, a to właśnie liderzy, no i Felipe Albuquerque w zespole Mustang Sampling Racing. Ale nie jest to Ford Mustang. No właśnie, tak, tak się nazywa, to oczywiście Cadillac. No i Felipe Albuquerque, João Barbosa i Christian Fittipaldi to są kierowcy tego zespołu. Jak na razie widać, radzą sobie fantastycznie. Oni też świetnie wypadli w kwalifikacjach, bo pamiętacie, startowali z drugiego rzędu, że tak powiem. Tutaj lotny start, to wszystko obserwowaliśmy, widzieliśmy, jak to wyglądało, no ale oni wywalczyli trzecią pozycję w kwalifikacjach. Chociaż, jak pamiętamy też, no tutaj mieliśmy 4 sesje treningowe plus kwalifikacje. Tak. I co ciekawe, te sesje treningowe, no tutaj zupełnie inna kolejność aniżeli w tych kwalifikacjach, bo w sesjach treningowych samochód z numerem 5 na 6 pozycji, no a w kwalifikacjach pamiętamy, najszybszy był samochód z numerem 10, którego już w stawce nie ma, no i najlepszy czas, jaki uzyskali Taylor i Van der Zande, to był czas, który dawał im 8 miejsce w przekroju tych 4 sesji treningowych, więc w treningach było troszeczkę inaczej aniżeli później w kwalifikacjach. Tak sprawa się przedstawia. No i co ciekawe, w kwalifikacjach minuta 36 i 83 tysięczne to ten czas, który wywalczył Van der Zande, Holender, w zespole z numerem 10, a minuta 36, 865 tysięcznych, to był najlepszy czas zawodników z numerem 31, więc gorzej w tych treningach, aniżeli w kwalifikacjach. Wydawałoby się, że powinno być inaczej. Felipe Albuquerque w Cadillacu wciąż na czele, a tymczasem do alei serwisowej zjeżdża prototyp numer 37 i to jest Lance Stroll za kierownicą. Bez wątpienia jedno z najbardziej takich gorących nazwisk w światku wyścigowym. Młodziutki, trochę kontrowersyjny kierowca, to jest 11 miejsce, tak. Już chyba dalej. Chociaż tak, już dalej. 15 z lifetimingu wynika, że 15 w tej chwili miejsce w klasyfikacji, ale w klasie nie, no to wszystko prototypy są przed nim, no nic, nieważne, no w każdym razie miejsce w drugiej dziesiątce, co do tego nie ma wątpliwości, ale popatrzmy, tam coś było nie tak, bo wydawało mi się, że to był zjazd do alei serwisowej, ale to był, zdaje, tam chyba jest przebita, tak, tam jest chyba przebita opona, prawy tył, jeżeli się nie mylę, tam jakiś dym się wydobywał i dlatego właśnie Lance Stroll bardzo powoli podążał i chyba do alei serwisowej, tutaj chyba rzeczywiście się nie pomyliłem, gdy mówiłem, że zjeżdża do alei serwisowej, tyle tylko, że bardzo, bardzo powoli. Felipe Albuquerque wciąż na czele, Mike Conway na drugim miejscu, a Colin Brown na miejscu trzecim w prototypie z numerem 54. I tak wygląda w tej chwili czołówka tego wyścigu. A to jest 66, czyli Joey Hand w Fordzie GT na drugim miejscu w kategorii GT. Ja tylko wrócę do tego, co powiedziałeś, bo trzecie miejsce, samochód z numerem 54 i najlepsze jednocześnie Oreca LMP w LMP dwójkach i Colin Brown jedzie w tej chwili za kierownicą, a w tym zespole jedzie także Romain Dumas,
Jego znamy bardzo dobrze, bo to zawodnik, który jeździ także w serii Endurance. No jeżeli o Romanie Dima mowa, no fantastyczny gość, bo on jeździł już chyba we wszystkim. Chyba prawda, Grzegorz, bo jeździł w WRC, mieliśmy go na Dakarze, proszę Państwa, tak jeździł jest. I dojeżdżał nawet na 8 miejscu w 2017 roku, o ile dobrze pamiętamy. Wygrywał też wyścig Le Mans trzykrotnie z Timo Bernhardem i Mike'iem Rockefellerem w 2010, z Markiem Liebem i Richardem Licem w 2013 i z Liebem i Nelem Jani w 2016. No więc zawodnik naprawdę fantastycznie się spisujący i mający na swoim koncie znakomite sukcesy, także i w WRC przecież jeździł, więc no, ciekawy zawodnik. I kto wie, może będzie to podium. Na razie Brown za kierownicą samochodu z numerem 54 i Brown jedzie z przewagą, no właśnie, z przewagą aż trzech okrążeń nad Bruno Senną w aucie z numerem 32 z United Autosports Ligier LMP2. A więc wydaje się, że jak na razie ta trzecia pozycja i to podium w klasyfikacji generalnej jest niezagrożone dla załogi numer 54 i tej LMP2. No ale tak czy inaczej mają przed sobą dwa Cadillaki, więc powtarza się sytuacja z poprzedniego sezonu. A to trofeum, o które walczą zawodnicy. A więc oto cała walka się toczy, proszę Państwa, przez te 24 godziny. Jak już wspominaliśmy kiedyś wcześniej, wielu było tych sponsorów tego wyścigu. Różnie to bywało w poprzednich latach, różne też długości trwania tej rywalizacji. No ale był też Sunbank 24, jak pamiętacie, Pepsi 24, więc teraz mamy Rolex Daytona 24, tak to wygląda, właśnie. Wszystko przygotowane, tylko czekamy, kto tak tutaj jest. Będzie stał na którym miejscu. Victory Lane, tak to w Stanach Zjednoczonych bywa, ten krąg zwycięstwa. No tutaj trochę chyba inaczej, bo zazwyczaj choćby w NASCAR no, liczy się zwycięzca, a ta reszta nie wiadomo po co przyjechała. Tak to trochę po amerykańsku wygląda. Mam takie zdjęcie, pochwalę się tutaj, mam, Sławku, takie zdjęcie właśnie na Victory Lane, zrobiłem sobie na torze Orany w Pensylwanii, jak on się nazywa, ten trioval. Byłem tam turystycznie parę lat temu. O rany, no taki znany trio. No jak sobie przypomnieć, to wszystko powiesz. No. Dobrze, tak, to sobie i właśnie byłem, zrobiłem sobie zdjęcie, zresztą z córką, na takim Victory Lane, tak jest, a więc mogę je nawet udostępnić na Twitterze czy na Facebooku, jeżeli Państwo nie wierzycie. No ale to oczywiście tak zupełnie na marginesie. Filipe Albuquerque wciąż na czele, no i najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że to on właśnie wraz ze swoimi kolegami już za niespełna godzinę zajmie miejsce tam w tym Victory Lane. A skoro zaczęliśmy mówić, Sławek zaczął mówić tuż przed przerwą o treningach, o tym, co się działo w czasie treningów, to powiedzmy jeszcze, że podczas tego pierwszego treningu bardzo dobry początek weekendu zanotowała Mazda. Oliver Jarvis, Tristan Nunes i René Rast wygrali pierwszy trening z czasem minuta 37,428 tysięcznych. Dopiero potem były dwa Cadillaki, trzy Cadillaki, potem Oreka, a potem dwie, trzy Oreki, a potem kolejna Mazda też tam była dość wysoko notowana. Potem jednak w drugiej sesji już nie było tak dobrze, chociaż tempo wcale nie było dużo szybsze. W sesji kwalifikacyjnej było już no, gorzej, jeżeli chodzi o zespół Mazdy. Natomiast potem, no bo właśnie, i chyba jeszcze Państwu tego nie mówiliśmy, popatrzmy, bo to jest ważny moment, zjazd do boksu Forda numer 66, to jest Joey Hand. I to jest drugie, obydwa Fordy, tak jest, popatrzmy, Barani. Tak, które jechały tam w minimalnym odstępie, a więc
może się zdarzyć, że będzie zmiana na pozycji lidera po tym wyjeździe z boksów. No mamy zapowiedź przerwy na reklamę i to jest nie najlepszy moment, no ale nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, a więc powiemy Państwu, jak to było. No a ja, wracając do wypowiedzi Grzegorza, pozwól, że Ci pomogę sprecyzować wypowiedź. Jeżeli chodziło Ci o tor w Pensylwanii, to pewnie musi to być Pocono Raceway. Dokładnie Pocono, tak. W Long Pond. Tak jest. Tak jest. Słynny triowal, a tricky triangle, tak go nazywają. Jednomilowy tor, no ale wiadomo o co chodzi. Zresztą była to wizyta zupełnie przypadkowa, bo to było parę lat temu. Wyjechaliśmy z Nowego Jorku, jechaliśmy gdzieś tam na zachód. No i tak już szukaliśmy jakiegoś hotelu, już było ciemno i widzimy przy autostradzie drogowskaz Pocono International Raceway. Ja mówię, no to zjeżdżamy w takim razie. No i zjechaliśmy z autostrady, jest w lewo na tor, w prawo jest akurat hotel sieci Best Western. Mówię, dobra, no to zatrzymaliśmy się w tym hotelu, no i następnego dnia rano, bo to było dosłownie kilka mil, pojechaliśmy sobie, mówię, jak jesteśmy w takim miejscu, no to przecież nie mogę takiego miejsca nie odwiedzić. No i pojechaliśmy z spotkałem tam panią, od razu przedstawiłem się, że jestem z Eurosportu. Pani była bardzo przejęta, zaprowadziła nas, jakieś testy się odbywały akurat na torze, testy samochodami NASCAR. No i powiedziała, no niestety przewieźć nas nie może, ale bardzo ładnie się nami zajęła. No i właśnie to była moja wizyta na torze w Pocono w Pensylwanii. A tymczasem, popatrzmy, nic się nie zmieniło w kategorii GT. Ryan Briscoe, Joey Hunt na czele, a więc dwa Fordy i Corvetta na miejscu trzecim. Potem dwie Corvetty na miejscach trzecim i czwartym. A więc dwa samochody Ford, potem dwa samochody Corvette. Trójka i czwórka, czyli Antonio Garcia i Marcel Fessler. Marcel Fessler, tak, tak, ten sam, którego pamiętamy z zespołu Audi, z załogi z André Lotterer'em i Benoit Trelier. Następnie na miejscu piątym Alessandro Pierguidi, w jedynym w tym wyścigu w klasie GTLM Ferrari zespołu Risi Competizione. Risi to jest, wbrew nazwie, Risi Competizione, bardzo włosko brzmiąca nazwa, ale zespół jest amerykański, bo tak właśnie chodziło pewnie o podkreślenie tego związku z Italią. I to jest miejsce piąte w tej chwili, 62, czyli Tony Villander, Alessandro Pierguidi, James Calado i Davide Rigon. Ten Davide Rigon, o którym już mówiliśmy, stały, można powiedzieć, bo już od kilku lat zmiennik Michała Broniszewskiego w załodze w wyścigu 12 godzin w Abu Dhabi i zresztą 3 razy i 3 zwycięstwa w tym wyścigu. Następnie samochód Porsche z numerem 912 to jest Earl Bamber i załoga Lorenz Vantor, którego bardziej do tej pory kojarzyliśmy z Audi, a więc Lorenz Vantor, Earl Bamber i Gian Maria Bruni, którego z kolei kojarzymy bardziej z Ferrari, no ale on odszedł już od Ferrari po sezonie 2016, trochę tam się chyba obraził na Ferrari i przeszedł właśnie do Porsche. No i na kolejnej pozycji, chyba troszkę poniżej oczekiwań, debiut numer 24, a więc BMW, Jesse Kron, John Edwards, Nicky Katzburg, walczący jeszcze do niedawna w Volvo o tytuł mistrza świata w WTCC, i Augusto Farfus, a więc kierowca od lat związany z marką BMW, niegdyś w WTCC, zawsze w czołówce, chociaż nigdy nie udało mu się zdobyć tytułu mistrza świata. Potem przeszedł do DTM, a teraz ściga się już od jakiegoś czasu właśnie w serii IMSA. I druga załoga zespołu BMW na kolejnej pozycji, a więc Alexander Sims, Conor De Filippi, Bill Oberlein i Philip Eng. I kogo jeszcze? Tymczasem spójrz, Colin Brown zjeżdża do boksu. To drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Tak jest. Widzieliśmy, że poradził sobie dość szybko z Albuquerque przed zjazdem do boksów, ale on jest nie na tym samym okrążeniu, więc to nie mogło nic tutaj zmienić. Teraz jeszcze wyprzedzony zespół z numerem 54 przez Whelan Engineering Racing, czyli Middleton, wraca na miejsce drugie. No i zobaczmy, czy tu coś będzie się działo nadzwyczajnego, czy też jest to planowy
postój. No, nie dane nam było obejrzeć tego wszystkiego do końca, co tu się działo. No ale ta pierwsza trójka, no tutaj cały czas, myślę, że to pierwsze miejsce, no, wygląda na to, że chociaż tutaj trudno powiedzieć, bo to jest raptem jedno okrążenie, tutaj jakiś poważniejszy błąd i może być naprawdę niedobrze, a my patrzymy na Taylora w samochodzie z numerem 7, Ricky Taylor ze Stanów Zjednoczonych, w tym zespole również Helio Castroneves i Graham Rahal, no to zespół, który... Jak pamiętamy, dużo wyżej był w klasyfikacji na początku wyścigu, no ale różnego rodzaju problemy sprawiły, że teraz są dopiero na miejscu 9 i mają 16 okrążeń straty, więc daleko, daleko z tyłu zespół z 7. No i to jest Acura, ten samochód, którym jeżdżą. No jest, jak wiemy, nowa maszyna, to jest tego samochodu w zeszłym roku nie widzieliśmy w rywalizacji na torze Daytona w WeatherTech, w mistrzostwach WeatherTech tego nie było. Czasem teraz patrzymy na 11, czyli na lidera Bortolotti w tej chwili za kierownicą, to jest lider klasyfikacji GTD, no i to jest wciąż pierwsze miejsce, więc jak na razie całkiem nieźle tutaj Mirko Bortolotti z Włoch. Obok niego jeździ Rolf Inheisen i Frank Pereira, a także Rick Breukers. To jest Lamborghini Huracan GT3 i wciąż pierwsze miejsce w kategorii GTD. Niedługo, bo trochę mniej niż pół godziny i będziemy wszystko już wiedzieli. Zatem czekamy, jak to wszystko się zakończy. Na razie oglądamy poszczególne klasyfikacje. Wciąż nam tutaj pokazuje realizator, jak to wygląda. Teraz kategoria GTD znowu. Wciąż Bortolotti tutaj na czele. No i też no, różnice niewielkie, prawdę mówiąc. Więc tutaj wiemy, że tutaj będzie się działo dużo i jeszcze do samego końca. No a 67 to Ryan Briscoe w Fordzie Chipa Ganassiego na 11 pozycji w klasyfikacji generalnej i na pierwszym w swojej kategorii GT LM, więc tutaj nic się nie zmienia. Te samochody, obydwa, zarówno 67, jak i 66, czyli Briscoe i Hunt w tej chwili za kierownicami tych aut, jadą po prostu fantastycznie, jadą jak no, jazda w parach i widzieliśmy, że nawet zjeżdżają w tym samym momencie do boksów na serwis. No nie zawsze tak się zdarza. No tutaj widocznie tak ma to zespół opracowane. Czemu te zegarki? No właśnie, nie, to chyba nie są zegarki na prawej ręce. Nie? No chyba nie, to są jakieś zapięcia, nie wiem. Któż to jest, że taki zasmucony? No właśnie, gdyby pokazano nam bardziej lepiej twarz, to może moglibyśmy rozpoznać. Może chodziło o Rolexa bardziej. Może chodziło, bo to przecież... Sławku, nie uprawia kryptoreklamy. No dobrze, no. I tak jest wszędzie, wszędzie jest tak napisane. Tak, nawet jest. W rogu mamy na górze i tak się nazywa ten wyścig, więc tak tutaj jest. Nic... Ale wszelkie plotki, jakobyśmy ze Sławkiem z tej okazji dostali po wyścigu po Rolexie, są zdecydowanie przesadzone. Tak, to prawda. Jest to absolutna nieprawda. To prawda, że tak właśnie. Jest. Niestety nic tu się takiego nie wydarza. Teraz popatrzmy, jak wygląda jazda na pierwszej pozycji. Filipe Albuquerque tam się przebija między wolniejszymi samochodami GT, ale miejmy nadzieję, że tu żadnych problemów nie będzie. No i to właśnie ta czarna maszyna z numerem 5. I Middleton na drugiej pozycji w tej chwili, no ale to jest różnica pełnego okrążenia w tej chwili, więc widzimy, tak to wygląda. No tak to chyba jest. Czy odrobił, czy odkręcił jedno okrążenie Middleton w tej chwili, bo to jest lider, a przed nim... Wygląda, że jest przed na tym samym jedzie... okrążeniu. Tak, no bo 105 sekund. Czyli... No właśnie, czyli odkręcił to jedno okrążenie, wyprzedzając Albuquerque Middleton. Zaraz. 105 sekund to jest minuta 45, tak? No nie, to jest więcej. To jest około jednego okrążenia, bo zobacz, Sławku, ostatnie okrążenia to około minuta 44, tak. 45, czyli prawdopodobnie niemal na pewno jest na tym samym okrążeniu. Zaraz, gdyby nam realizator pokazał lidera, to najprawdopodobniej byśmy... No lider był tuż za nim, to był samochód z numerem 5 i Albuquerque.
Tak to wyglądało. Tak, no ale w tej chwili mamy samochody kategorii GT. Tak. No w każdym razie tam jest, no powiedzmy, no spory zapas, bo jedno całe okrążenie, ale jeżeli miałby to być jakiś błąd na torze, czy obrócony samochód, czy wyjazd poza tor, no to może się okazać, że to jeszcze nie wszystko stracone dla załogi samochodu z numerem 31. W tej chwili jedzie za kierownicą Stuart Middleton z Wielkiej Brytanii, ale także Brytyjczyk Mike Conway, Eric Curran i Felipe Nasr, ten szybki bardzo zawodnik z Brazylii, który także tam jest w tej ekipie. Były kierowca Formuły 1, dodajmy. Tak jest. Także no, tutaj też trzeba bardzo uważać i mieć się na baczności. To 24-godzinny wyścig, więc no, wysiłek całego zespołu jest ogromny. Wycieńczenie, zmęczenie, no to wszystko państwo wiedzą, no, zwłaszcza kiedy państwu relacjonujemy pełne 24 godziny, przecież już nie pierwszy rok, nie pierwszy sezon wyścigu tego legendarnego wyścigu Le Mans. No i wtedy można sobie dokładnie to wszystko oglądać, jak to wygląda i minuta po minucie wczuwać się w to, co się dzieje wśród kierowców, w zespołach. No trochę inna specyfika, tam jest to wyścig bardziej uliczny, jak pamiętamy Le Mans, to tylko fragment toru wykorzystują, tymczasem to jest walka, no właśnie, GTD, tutaj to zapowiadaliśmy, tu będzie ciekawie do samego końca, ale tutaj jeszcze dużo do wyjaśnienia. Bertolotti, Blackmole i Parente, oni są, no niecałe 30 sekund między sobą dzielą, więc tutaj może być naprawdę jeszcze bardzo ciekawie. Tak jest. W załodze numer 33, w załodze Mercedesa, Ben Keating, Jeroen Blekemolen, Adam Christodoulou i Lukasz Stolz, a więc bardzo dobry, bardzo wyrównany międzynarodowy skład, załoga amerykańsko-holendersko-brytyjsko-niemiecka. No i tu jeszcze wszystko może się zdarzyć, bo to jest naprawdę grupa bardzo, bardzo dobrych, bardzo znanych kierowców. W kategorii GT LM, zobacz, no, te dwa Fordy na czele, potem jest okrążenie przerwy, tak? Tak, dwa Fordy jadące razem. I dwie korwety, które też jadą razem, też tak. Taka jazda parami. No i tutaj jakby już poukładane wszystko, więc tutaj nie wiem, ja najmniej bym liczył jeszcze na jakieś ostateczne rozwiązania w ostatnich chwilach w tej kategorii, natomiast w GTD tutaj jeszcze może się coś ciekawego wydarzyć. Wciąż na razie Bortolotti w swoim Lambo na czele, za nim Blekemolen na trzecim miejscu, Parente i niewielkie różnice między nimi. Bardzo powoli teraz na kapciu tam podąża do alei serwisowej. No i właśnie już udało się tę aleję serwisową osiągnąć. To jest Sheldon van der Linde, kierowca z Republiki Południowej Afryki. Przepraszam, Kelvin van der Linde, jego brat. To jest szwajcarsko-niemiecko-południowoafrykańska załoga Audi. No i mamy dla państwa dobrą wiadomość, bo wiemy, że lubicie państwo reklamy, ale bez przesady, no więc to już była ostatnia przerwa reklamowa, a więc do końca wyścigu, nie mówię, że do końca programu, ale do końca wyścigu nie będzie już reklama, więc ostatnie 20 minut oglądamy już bez przerw reklamowych. Na czele wciąż Filipe Albuquerque w prototypie Cadillac z numerem 5, no i warto wspomnieć, że ta załoga z numerem 5 prowadzi właściwie niemal przez cały czas. Od kiedy odpadła dziesiątka, od kiedy odpadł Renger van der Zande, a bardzo wcześnie załoga Rengera van der Zande straciła prowadzenie, bo już po godzinie była na piątej pozycji. Od tej pory Joao Barbosa, Filipe Albuquerque i Christian Fittipaldi prowadzą, no, z niewielkimi tylko chwilowymi takimi stratami prowadzenia wynikającymi z układu zjazdu do boksów, prowadzą właściwie przez cały czas. I gdy spojrzymy na wyniki co godzinę, to niemal co godzinę ta załoga właśnie prowadziła, a jeżeli dobrze patrzę, to od
12 godziny, tak, po 12 godzinach prowadzili Dan Cameron, Juan Pablo Montoya i Simon Pagenaud w samochodzie Acura. I wtedy Barboza, Albuquerque, Fittipaldi zajmowali drugie miejsce ze stratą zaledwie 3 sekund i 3 dziesiątych. I od tej pory już przez cały czas, być może z króciutkimi tylko przerwami wynikającymi, jak powiedziałem, z układu zjazdu do alei serwisowej, ta załoga właściwie przez cały czas jest na prowadzeniu. No więc gdyby ta załoga nie wygrała wyścigu, no to byłby to rzeczywiście wyjątkowy pech, ale szczególnie w wyścigach wszystko jest możliwe, a szczególnie w wyścigach amerykańskich tym bardziej wszystko jest możliwe. A ja tylko chciałem dodać takim polskim akcencie parę słów, ponieważ to jest wielkie wydarzenie. To, co tu widzimy, to jest ukoronowanie tego całego tygodnia wyścigowego, albo i więcej, bo przecież jeszcze jest ten Roll Before Rolex 24, jest mnóstwo jeżdżenia, a mieliśmy tutaj także inne serie wyścigowe w tej amerykańskiej, powiedziałbym, serii. No i jest tutaj także seria Continental Tire Sports Car Challenge i mieliśmy tutaj Polkę, proszę Państwa. Tak, Gosia Hardest z Ashley Freiberg jeździły tutaj w Audi R8, no i niestety nie udało się tutaj osiągnąć jakiegoś dobrego rezultatu. 23 miejsce. Zapowiadało się może na lepszy wynik, ale tam była po drodze kolizja, było obrócenie się samochodu, no więc... Tak, to był 4-godzinny wyścig. Tak. 106 okrążeń liderzy w Porsche Cayman GT4 MR. No ale dziewczęta, amerykańsko-polski zespół GMC Racing w Audi R8 na 23 pozycji ze 103 okrążeniami, więc trochę nieszczęśliwie, no ale przy tych krótszych wyścigach wszystko się liczy, no i taki moment zawahania sprawia, że daleko się ląduje w klasyfikacji. No ale mieliśmy tu też Polkę, pamiętasz, Grzegorz, Kuba Giermaziak też tutaj się pokazywał, wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam, na Daytonie. Tak. Także tych polskich akcentów tutaj akurat niewiele, ale też polskie nazwiska tutaj mamy i w tym roku, co prawda nie w tym głównym wyścigu 24 godziny Rolex. 15 minut, proszę Państwa, do końca, więc zbliżamy się już do ostatecznych rozstrzygnięć. Wciąż to ostateczne rozstrzygnięcie w kategorii GTD, wydaje mi się, na to poczekamy do samego końca, bo tutaj jeszcze sytuacja tak do końca nie jest wyjaśniona, chociaż Bertolotti fantastycznie jedzie, 742 okrążenia i cały czas za sobą trzyma Blacka Molena i Parente, nie popełnia błędu. No i te różnice, mimo że są nieduże, to jednak wciąż to, no właśnie, to jest ta zielona maszyna na czele, no ale popatrzmy, bo im bliżej końca, tym może to się wszystko za chwilę zupełnie inaczej układać. Z numerem 11 Bertolotti, GSR Gracer Racing, to barwy tego zespołu reprezentuje obok Mirko Bertolottiego, Frank Pereira, Breukers i Inehen. To zawodnicy, którzy jadą w tym Lamborghini Huracan. No teraz jesteśmy w aucie z numerem 66. To jest drugie miejsce, tak, to jest Ford oczywiście, to jest drugie miejsce, Joe Hand za kierownicą, no i to jest drugie miejsce w Ford Chipa Ganassiego, Joe Hand, Dirk Müller i Sebastian Bourdais, więc znowu fantastyczne nazwiska. No i to oni będą stali na podium, tylko zobaczymy, które to będzie miejsce. No wygląda na to, że jednak drugie. Chevrolet z numerem 3, to jest 13 pozycja, ale to już... Trzecie miejsce w klasie. Trzecie miejsce w kategorii GTLM. Jan Magnussen, Antonio Garcia i Mike Rockefeller, więc znowu z bardzo znani kierowcy. Antonio Garcia w tej chwili za kierownicą tego auta. Odwiedziliśmy zatem trzech czołowych kierowców, trzy czołowe zespoły. Oczywiście
No i tutaj zjazd do boksów. To jest Mercedes numer 33, tak jest, a więc drugie miejsce, popatrzmy, to jest bardzo ważny moment wyścigu, bo zobaczymy, na którym miejscu wyjedzie, powróci na tor Jeroen Blekemolen. 12 sekund, 13, 14. No, 14 sekund. No, Parenta już go wyprzedził. Tak. A więc chyba będzie jednak... To była druga pozycja w tej chwili w klasie. No i pytanie przy wyjeździe, ile czy jeszcze straci? Tak jest, proszę Państwa. Wypadł z pierwszej trójki. W tej chwili samochód z numerem 48 wyprzedził także Jeroena Blekemolena, więc... No, widocznie taktyka była taka, że nie udało się inaczej, jak trzeba było jednak zjechać na 12 minut przed końcem. Tak, no to bolesna sprawa, bo można było w ogóle nie dojechać prawdopodobnie. Tutaj trzeba było dotankować ten samochód. No i zapowiadało się nawet na drugie miejsce, ale zabrakło tego jednego zjazdu. Tak, a teraz nie wiadomo, czy będzie w ogóle podium, bo Mercedes numerem 33 spadł na miejsce czwarte w swojej kategorii. Czwarte, no właśnie, bo mamy 11.86.48, czyli Lamborghini Acura Lamborghini i Mercedes dopiero na czwartej pozycji. Teraz popatrzmy, jaka różnica w tempie pomiędzy prototypem, no w końcu nie najszybszym prototypem, bo to jest prototyp prowadzony w tej chwili przez Felixa Rosenqvista, zdaje się, a więc LMP2 to jest dosyć odległa pozycja w klasyfikacji, a jednak jak bardzo ten prototyp jest szybszy, o ile jest szybszy od przecież też niezbyt wolnych pojazdów kategorii GTLM. No to Stuart Middleton, Brytyjczyk, który jedzie na drugiej pozycji, no i tu się chyba już nic nie zmieni, ponieważ niecałe 11 minut do zakończenia wyścigu, a Middleton ma stratę blisko okrążenia. To jest jedno okrążenie, proszę Państwa, i no właśnie, 94 sekundy, tak, różnicy, więc mniej niż jedno okrążenie, no tyle, że... Przez 10 minut nie sądzę, żeby tu cokolwiek udało się. No musiałoby się coś stać z samochodem z numerem 5. Filipe Albuquerque, który w tej chwili prowadzi. Więc dwa Cadillaki na czele i tu się już chyba nic nie zmieni. Na trzecim miejscu Oreca LMP2 zespołu Core Autosport. No i Colin Brown za kierownicą tego samochodu z numerem 54. Więc tu chyba będzie już na nas spokojnie. Chociaż Colin Brown jest blisko dość Middletona. Teoretycznie, bo to też tam było w granicy jednego okrążenia, ale też chyba to nie jest odległość na atak. Chyba nie, natomiast no jest w tej chwili niemal równo 10 minut, już niespełna 10 minut do końca. Zobaczymy, czy przypadkiem ktoś jeszcze nie będzie musiał zjechać na dolewkę paliwa, bo gdyby tak się zdarzyło, no to to może nam tutaj troszeczkę przewrócić sprawę, przewrócić klasyfikację. To znaczy, gdyby zjechał Albuquerque, to prawdopodobnie niczego to nie zmieni, bo taki szybki splash and dash, to jest Christian Fittipaldi, zdaje się, Sławku, ze swoją córką, jeżeli dobrze widać, bo no córki niestety nie kojarzę, natomiast tak sądząc po części twarzy zasłoniętej przez głowę dziewczynki, tak mi się wydawało, że to Christian Fittipaldi, a więc kierowca prowadzącej w tej chwili załogi, w której już od blisko 2 godzin, nawet nie wiem, czy nie więcej, za kierownicą Filipe Albuquerque, który, powtórzmy, gdyby musiał zjechać na szybką dolewkę paliwa, to najprawdopodobniej ta załoga nie utraciłaby pierwszego miejsca. Natomiast... No on ma 1,5 minuty przewagi. A to jest przewagi. João Barbosa, przepraszam, to poznaję. A widzisz, to no był no właśnie, ten to on pochylony, tak i tak. Taki zasmucony. Tak jest. To teraz, gdy go widzimy w całej okazałości, powiedzmy, no nie w całej okazałości, ale... Tylko nie wiem, czy on się tak martwił, bo to pierwsze miejsce. No tak, no tak. Ale no, może martwił się tym, żeby nic się nie stało po drodze, bo to też do końca nie wiadomo, co się może wydarzyć. Tak. Przecież to są, no, wiadomo, mechanizmy, które czasem płatają figle, a to liderzy kategorii GT-LM. No i tutaj, jak wiemy, dwa Fordy królują w tym wyścigu i tu się nic nie zmienia. No, radzą sobie po prostu doskonale. Obydwa
Fordy Chipa Ganassiego i to jest pierwsze, drugie miejsce, na trzecim miejscu i czwartym dwie korwety znowu, które jadą też bardzo podobnie w tym samym tempie jak jedne, zarówno jedna jak i druga, tyle że jadą jedno okrążenie za Fordami. No i to jest, no właśnie, Chip Ganassi. No i tu już tylko 7 minut 40 sekund, teraz już trzeba tylko uważać, żeby no nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. Mówię tu o wyprzedzaniu samochodów wolniejszych, no i to dotyczy wszystkich, prawdę mówiąc. Tutaj najszybszy GT LM także wyprzedza, jak widzimy, GTD, samochody, które już no, tym tempem nie podążają takim jak, no właśnie, choćby i ta GT LM, która prowadzi w klasyfikacji Ryan Briscoe w tej chwili na pierwszej pozycji, Joe Hent w samochodzie z numerem 66. No i popatrzmy, tak wygląda różnica w tempie lidera GTD z numerem 11, czyli Bortolotti, no i lidera w kategorii GT LM. No może aż tak dokładnie to nie wygląda, bo jeżeli popatrzymy w specyfikację tych samochodów, aż tak to nie jest. No myślę, że tu też asekuracyjnie jedzie chyba Bortolotti także, chociaż on, jak wiemy, ma sytuację dość ciężką, bo tam naciskany jest mocno. W każdym razie różnice mocy między tymi samochodami to są różnice rzędu no, powiedzmy 25 koni mechanicznych, mocniejsze oczywiście GT LM. Prędkości no 285-280, więc niewielkie te różnice. No tak, to jest oczywiście szacunkowo, to jest też przygotowanie samochodu, no, różne inne czynniki też biorą udział w tym wszystkim. W każdym razie Bortolotti, jak widzimy, jedzie już po wynik. Ma za sobą 21 sekund Parente i 39,8 sekundy z tyłu Caldarelliego, więc no to jest taka jazda chyba, żeby po prostu utrzymać pierwszą pozycję w klasie i nie bardzo go obchodzi, jak jadą samochody GT i kto go tam wyprzedza. A my wracamy do lidera, Felipe Albuquerque, na naszych ekranach. 5 minut, niecałe 6 minut do końca wyścigu, więc ile? 2 okrążenia, 3 okrążenia może jeszcze zawodnicy wykonają. Myślę, że czwartego już nie da rady, no ale zobaczymy i będziemy już wiedzieli, czy tak jest, czy nie. Znowu Cadillaci na czele, no a najlepsza maszyna LMP2 na trzecim miejscu, tak by to wyglądało w tej chwili. No, Middleton 85 sekund z tyłu za Albuquerque, więc no, dość daleko. Ale zmniejszył tę przewagę, tyle że myślę, że już Albuquerque po tej długiej swojej zmianie, zresztą Grzegorz mówił, ile to już czasu jedzie Albuquerque, naprawdę. No na pewno sporo. Ponad 2 godziny. No już też pewnie po tych 24 godzinach, po tym całym wyścigu już też troszeczkę zwolnił tempo, jedzie tak, żeby dowieźć to pierwsze miejsce i to, żeby dowieźć, i to, żeby zrobić to bezpiecznie. 4 minuty i 40 kilka sekund do zakończenia wyścigu. Patrzmy uważnie, co się będzie działo do końca, bo jeszcze nic nie jest przesądzone. Felipe Albuquerque w prototypie Cadillac z numerem 5 na czele. W tej chwili w siódemce to jest Acura Team Penske. Wielcy przegrani, co tu dużo mówić. Tak, tak, oczywiście. To był zespół faworytów Acura Team Penske. No i dopiero w tej chwili dziewiąte i dziesiąte miejsce. Po różnego rodzaju problemach, po dużych stratach sięgających 15 okrążeń. Tuż przed najszybszymi samochodami kategorii GT, bo właśnie w kategorii GT LM na czele dwa Fordy GT, zespołu Ford Chip Ganassi Racing, Ryan Briscoe i Joey Hent w samochodach numer 67 i 66, a potem dwie korwety z numerem 3 i z numerami 3 i 4. Natomiast w kategorii GTD na czele Mirko Bortolotti w Lamborghini przed Alvaro Parente i Andreą Caldarellim. Tak to w tej chwili wygląda. No pięknie rozpoczyna się ten sezon dla Albuquerque, Felipe Albuquerque, który prowadzi w tym wyścigu swój zespół do
wygranej. To Portugalczyk, przypomnę, 32 lata, duże doświadczenie, już o nim mówiliśmy. My patrzymy na załogę z numerem 67. To oczywiście jeden z tych Fordów Chipa Ganassiego. To liderzy, Ryan Briscoe za kierownicą, to prawdopodobnie zwycięzca tej kategorii. No myślę, że tutaj się wiele nie zmieni, chociaż tak jak Grzegorz mówi, trzeba jednak zaczekać do końca. To są wyścigi, już nieraz widzieliśmy, choćby w Le Mans, pamiętasz, Grzegorz, jak Toyota, mając wygrać wyścig, zatrzymała się przed metą. No to było po prostu niesamowite. No i znowu widzimy porównanie tempa czołowego samochodu GTD, czyli ta zielona maszyna, i czołowego samochodu, co prawda to drugie miejsce, no ale to ścisła czołówka samochodu GT RM, więc te prędkości, no jeżeli chodzi o maksymalne, spójrzcie na prostej, to wielkie nie są to różnice, no ale tutaj w tych zakrętach lepiej ten Ford się poruszał, lepiej się z większą prędkością jechał. No i wracamy do lidera, Filipe Albuquerque na prowadzeniu. No i tu już chyba nic nie odbierze zwycięstwa. Pewnie wszyscy w zespole bardzo się denerwują. No widzieliśmy też wcześniej kolegę z teamu. Bardzo się tam denerwował. Mówię o João Barbosie. On także pochodzi z Portugalii, zatem portugalsko-brazylijski zespół, bo jeszcze Christian Fittipaldi w tym teamie w Cadillacu DPI. No właśnie, to jest Barbosa. Znakomity portugalski kierowca, chociaż prawie nieznany w Europie. On się od lat skupił na ściganiu za oceanem, no i tam należy do rzeczywiście ścisłej czołówki w serii IMSA. No właśnie, ale denerwuje się chyba bardzo, tak to przynajmniej wygląda. No to oczywiście, że tak. Barbosa to zawodnik, który jeździł wielokrotnie w wyścigu Le Mans, nawet trzecie miejsce wywalczył w 2011 roku. W kategorii LMP2, w LMP1 jeździł również. A więc kategoria LMP1 gromadzi no, samą śmietankę, powiedziałbym, najlepszych kierowców. No i zobaczmy, jak to będzie w tej chwili wyglądało. W 2014 i 2015 roku w prototypowych korwetach także wygrywał wyścig tutaj w Stanach. No ale tutaj już chyba nic się nie wydarzy. Sekundy dzielą nas od zakończenia wyścigu, no i wciąż na pierwszym miejscu od no już wielu godzin zespół z numerem 5 Mustang Sampling Racing i Cadillac z numerem 5 za chwilę będzie już przejeżdżał linię mety. Zobaczy kierowca, jest nim Filipe Albuquerque, szachownicę. No i czekamy już na te sekundy. To już jest ostatnie okrążenie i Albuquerque wie, że teraz już jedzie po to tylko, żeby dojechać do flagi. Zatem no już wiemy. Albuquerque pierwsze miejsce w Cadillacu. Drugie miejsce także Cadillac z numerem 31. Stuart Middleton w tej chwili za kierownicą. No i trzecie miejsce LMP2. Brown prowadzi samochód z numerem 54 zespołu Core Autosports. A więc już prawie wszystko wiemy. Samochód z numerem 5 niemal na pewno za chwilę przekroczy linię mety jako zwycięzca. No i już możemy to ogłosić. Filipe Albuquerque, João Barbosa, Christian Fittipaldi, portugalsko-brazylijska załoga zespołu Mustang Sampling w samochodzie Cadillac wygrywa wyścig 24 godziny Daytona. Dokładnie mówiąc, Rolex 24 godziny na torze w Daytona. Ten czarno-biało-złoty samochód zwycięża po 24 godzinach ścigania na owalu Daytona, owalu, ale tutaj, jak mówiliśmy, wzbogaconym o fragmenty toru drogowego. W zeszłym roku zajęli drugie miejsce, tak, w tym roku pierwsze. Tak. No, nie udało się zespołowi z numerem 10 w Cadillacu także, oni się wycofali.
No i teraz już za chwilę meta, tak jest, i wielka radość w zespole. No nie mogło być inaczej już od wielu, wielu okrążeń. No wydawało się, że już nic się nie zmieni i nie zmieniło się. Nie zmienia się też nic w kategorii GTLM. Tutaj fantastycznie prowadzony zespół Chipa Ganassiego. Dwa Fordy na czele, Ford z numerem 67 i 66. To jest zwycięzca, a za kierownicą Ryan Briscoe. No i już Ford i Chip Ganassi cieszy się zespół z tego, co osiągnęli po tych 24 godzinach morderczej walki tutaj na Florydzie, na torze Daytona. Fantastyczny sukces. No i jeszcze Bortolotti nam tutaj się powinien pojawić. Tam była ta walka niesamowita. Wciąż na pierwszym miejscu Bortolotti w Lamborghini. No i myślę, że tutaj też nic się nie zmieni. On już tak jechał dość, no nie powiedziałbym asekuracyjnie, ale no na tyle, w takim tempie, żeby to pierwsze miejsce utrzymywać i żeby zbytnio nie ryzykować. Widzieliśmy, że to tempo bywało różne, nawet w porównaniu z innymi samochodami, no to nie było jakaś szaleńcza jazda, a bardzo rozsądna jazda, więc brawo dla Bortolottiego, on chyba dowiezie jednak to pierwsze miejsce. No i Ford, no tutaj radość ogromna, dwa Fordy. No, taka skuteczność, powiedziałbym, stuprocentowa, to jest, tak jest coś wspaniałego. Dwie Fordy, dwie Korwety. Dwie Fordy, Grzesiu. Dwie Fordy powiedziałem, ta. Dwa Fordy, oczywiście, dziękuję, dwie, że poprawiłeś, bo śmiesznie by dwie Fordy, tak. Dwa Fordy, dwie Korwety, tak, bo myślami już byłem przy dwóch Korwetach, a Korweta w języku polskim jest rodzaju żeńskiego. Na piątym miejscu Ferrari, no a potem na miejscach od szóstego do dziewiątego, no dwie firmy, których można zaliczyć do przegranych tego wyścigu, a więc Porsche i BMW. Dla BMW z pewnością nie jest to debiut marzeń dla tego nowego samochodu BMW M8. No ale pierwsze koty za płoty, no i także firma Porsche będzie musiała tutaj departament wyścigów GT pod dowództwem doktora Franka Stefana Walizera będzie musiał popracować, żeby w kolejnych wyścigach notować lepsze wyniki. No i być może w końcu także zwycięstwa. Natomiast to jest oczywiście kategoria GTLM, w której wszyscy, którzy wystartowali, ukończyli wyścig. Podobnie wszyscy, którzy wystartowali, ukończyli wyścig w kategorii GTD. GTD, chociaż poczekaj Sławku, bo zobacz, bo tutaj na 50 z numerem 59 pokazała nam się załoga Svena Millera z dopiskiem retired, ale to dosłownie w ostatniej chwili się pokazała. Tak jest, to jest Porsche 911, Steve Smith, Randy Walls, Harald Proczyk, Sven Miller, Matteo Cairoli, a więc dwóch juniorów Porsche, Sven Miller i Matteo Cairoli, załoga zespołu Mantei Racing. Ona również wygląda na to, że nie zostanie sklasyfikowana w tym wyścigu, a więc nie tylko prototypy odpadały w tym wyścigu, tak to można określić, także jeden samochód kategorii GT. No ale a zwycięstwo w tej kategorii odnosi załoga samochodu numer 11, Rolf Nijhen, Mirko Bortolotti i Frank Pereira w Lamborghini. Podobnie zatem jak w zeszłym roku, dwa Cadillaki na czele, ci, którzy zajęli drugie miejsce rok temu, teraz cieszą się ze zwycięstwa, a na trzeciej pozycji Oreca LMP2, no i też no, bardzo ładna jazda, czwarta pozycja to jest kolejna LMP2, więc te LMP2 na następnych pozycjach, ale jednak Daytona Racing Prototype to maszyny, które znalazły jakąś drogę i sposób na to, żeby opanować czołowe dwie pozycje 56. wyścigu, 24-godzinnego wyścigu na torze Daytona. No i już jesteśmy na tym Victory Lane, o którym mówiliśmy, że prędzej czy później tutaj dotrzemy. Pokażemy Państwu jeszcze dekoracje zwycięzców, przynajmniej w tej najważniejszej kategorii. Nie wiemy jeszcze, jak długo potrwa nasza relacja.
W każdym razie na pewno zostaniemy tutaj przynajmniej na podium klasyfikacji generalnej, aby zobaczyć, jak Felipe Albuquerque, Christian Fittipaldi i João Barbosa fetują swoje zwycięstwo. Barbosa, jest tam też, no wszyscy już są ci kierowcy, którzy jechali w tym wyścigu, więc no, dwaj Portugalczycy, Albuquerque i Barbosa i Christian Fittipaldi, no i to oni są zwycięzcami. No, znakomicie ułożył się ten wyścig dla załogi z numerem 5. Pamiętamy, startowali z trzeciej pozycji na polu startowym, tak to nazwijmy, co prawda tutaj lotny start, no ale tak to wyglądało. Trzecie miejsce w kwalifikacjach zajęli. Ci, którzy wygrali kwalifikacje, Taylor van der Zande, Hunter Ray, oni odpadli z rywalizacji, więc no, pomimo, że mieli bardzo szybki samochód i świetnie przygotowani byli, jeżeli chodzi o tempo tutaj na torze Daytona, to jednak nie udało się dowieść tej pierwszej pozycji. Mało tego, nie udało się dojechać do mety. No i wielcy przegrani z numerem 7 to zespół Ricky Taylor, Helio Castroneves i Graham Rahal. Oni zajęli drugie miejsce w kwalifikacjach, też mieli bardzo szybki wóz, ale oni niestety tym razem no, daleko na 9 pozycji. No nie tak miało to wyglądać. Pamiętamy, Acura to te nowe samochody, które tu się pojawiły, nowe zespoły, nowe auta, Acura, Team Penske. No i to jest niestety, ale 9., 10. miejsce, więc ostatnie pozycje z tej czołowej dziesiątki zespołów prototypowych, więc były momenty, kiedy Acura były na czołowych pozycjach, w pierwszej trójce, więc zapowiadał się fantastyczny wynik dla tego zespołu, no ale niestety Acura Team Penske tym razem no nie ma się za bardzo z czego cieszyć, no a za to Mustang Sampling Racing, zespół jadący Cadillaciem z numerem 7, ma co świętować po zeszłorocznym, przypomnę, drugim miejscu, w tym sezonie pierwsza pozycja. No i już teraz czekamy na dekorację, samochód już tam widzieliśmy, podjechał, kierowcy też już zebrali się tam, no myślę, że jeszcze nie wszystkie załogi mamy w komplecie, więc to chyba jeszcze zabierze chwilę czasu, no ale już w kręgu zwycięzców będziemy mieli za chwilę najlepszych. Victory Lane gotowe na przyjęcie zawodników. Puchar też już czeka. Widzimy tam w tej bramie, tam no, zawodników jest dość sporo, ludzi też, którzy tam mogą wejść, bo tu już jest taki ograniczony dostęp, powiedziałbym. No właśnie, to jest samochód, na który patrzyliśmy tak uważnie przez tyle czasu w tej rywalizacji. No i kierowcy. Jeszcze jakieś tam ostatnie ustalenia. Official chyba chce, nie wiem, czy wprowadzić samochód, czy ustawić zawodników. W każdym razie no, wywiady, ale niestety tutaj nie jest nam dane usłyszeć, co mówią zawodnicy. Wprowadzony będzie ten samochód, tak jest, do Victory Lane, jak to w Stanach bywa. 4628 km udało mi się policzyć. Tak szybko pokonała zwycięska załoga i jest to dobry wynik, może nie imponujący w porównaniu z Le Mans, gdzie zwykle bez problemów, jeżeli tylko wyścig przebiega w miarę gładko, w miarę płynnie, to przekraczana jest bariera 5000 km. No ale tutaj na przykład to jest 808 okrążeń, a w zeszłym roku było to zaledwie 659 okrążeń. Tak jest, ale pogoda była trochę inna. Pogoda była fatalna. A więc 4628 km, mówię, a dokładnie 808 okrążeń pokonała zwycięska załoga. Przypomnijmy, Felipe Albuquerque, Christian Fittipaldi i João Barbosa, która teraz będzie fetować zwycięstwo. Mamy portugalską flagę, tak jest, mamy także brazylijską. Brazylijską niesie córka Christiana Fittipaldi. Ale już tam przekazała tacie, jak widzimy. No i wielka, wielka radość w zespole, bo wygrać Rolex 24 Hours Daytona to jest coś.
Tak, to jest jeden z tych najważniejszych wyścigów. Wszyscy na świecie wiedzą, cóż to jest za wyścig. Le Mans, Daytona, Indianapolis, no tak jest parę takich fantastycznych wyścigów, które, o których wszyscy wiedzą i który każdy chce wygrać. Mamy już no, cały zespół, który przyczynił się do tego sukcesu, no i najważniejsi kierowcy, bo to może zespół to oczywiście, no, mówi się, że nikt bez całego zespołu, bez tych wszystkich ludzi wokół, mechaników, inżynierów, no nic by nie zrobił, kierowcy również, ale w dniu wyścigu to jednak no, już kierowcy mają ogromną rolę, bo no, wtedy trzeba wszystko zrobić, żeby dowieźć samochód w całości, nie popełnić błędu. Oczywiście mechanicy są przy tym, oni także przez te 24 godziny tam no, pracują w pocie czoła, no ale te postacie pierwszoplanowe to kierowcy już w chwili ścigania się na torze. 10 pierwszych miejsc zajęły prototypy na pozycji 11 i 12 najszybsze samochody kategorii GT, czyli Fordy GT. Felipe Albuquerque, Christian Fittipaldi i João Barbosa wygrywają 24-godzinny wyścig na torze Daytona, który w tym roku po kilkuletniej przerwie znów mieliśmy niewątpliwą przyjemność wraz ze Sławkiem Szymczakiem dla Państwa komentować. No i nie ukrywam, że szczerze się cieszyliśmy na ten wyścig. Chyba Sławek się zgodził. No lubimy, oczywiście, że tak lubimy. Jak ja patrzę na tę pogodę, to tylko czekam, żeby tu jakieś koła się zakręciły, żeby coś się zaczęło dziać. Tak jest. Co prawda to Stany Zjednoczone dość daleko, no ale no już jest inny humor, jak się patrzy na taką rywalizację i zazdrościmy tej ciepłej pogody w tej chwili w Florydzie, no ale co zrobić? No my musimy jeszcze poczekać, aż tutaj w Europie te wyścigi... A, no, gdzieś tak do kwietnia. No. Poza tym, Sławku, nie wiem, czy się zgodzisz, ale taki akcent troszkę osobisty, to nam troszkę przypomina chyba dawne czasy, początki Eurosportu w Polsce, lata 96, 7, 8, gdy komentowaliśmy nie IndyCary, tylko serię Champ Car, no, tak. NASCARy, potem amerykańską serię Le Mans, także wiele wieczorów. Jest nam znany, tak jest. Tak, wiele wieczorów spędzonych w kabinach komentatorskich Eurosportu, a nawet nocy, bo gdy wyścig rozgrywany był gdzieś tam na zachodnim wybrzeżu, jakaś fontana, gdzieś Teksas, fontana w Kalifornii, czy Long Beach, czy gdzieś w Teksasie, no to różnica czasu tam była 8 czy 9 godzin, a więc były to bardzo późne godziny w Europie. No i dzisiaj myślę z łezką takiego sentymentu wspominamy tam te stare, dawne, dobre czasy, prawda? No może będziemy mieli wyścigi tego typu, no nie bardzo wiem czy amerykańskie, ale NASCARy, no kto wie jak to wszystko będzie się układało. W każdym razie przyjemnie rzeczywiście przypomnieć sobie jak to było. Było sporo tych wyścigów tak na antenie Eurosportu i rzeczywiście można było popatrzeć jak wygląda ściganie w USA. Tak czy inaczej, gratulujemy zwycięzcom. Znowu Cadillaci najlepsze. No i nie było łatwo, jak widzieliśmy, faworyci odpadli. To mówię tutaj o tej załodze numer 10. Załoga z numerem 7 też nie najlepiej im się to ułożyło, chociaż szanse były na dobre miejsce. 7, 6, te dwie Acury. No ale tak to jest w wyścigach 24-godzinnych, tutaj tak jest. Różnie bywa i no, praktycznie do samego końca jednak trzeba być czujnym i mimo, że tutaj nic się nie wydarzyło w końcówce, to jednak zawsze trzeba poczekać do samego końca, aż samochody zobaczą, aż kierowcy zobaczą i zespoły tę czarno-białą szachownicę. Tak jest, jakoś przeciąga nam się ta ceremonia fetowania zwycięzców. Nasz program dobiega już końca. No powtórzmy to, co wiemy na pewno. Felipe Albuquerque, Christian Fittipaldi, João Barbosa w samochodzie Cadillac DPI wygrywają ten wyścig w kategorii prototypów, w klasyfikacji generalnej. W kategorii GTLM podwójne zwycięstwo Forda, Ryan Briscoe, Richard Westbrook i Scott Dixon. Przed drugą załogą zespołu Ford, Chip Ganassi, Joey Hand, Dirk Müller i Sebastian Bourdais. Natomiast w kategorii GTD
Wygrywa załoga numer 11, czyli Rolf Inaichen, Mirko Bortolotti, Frank Pereira w samochodzie Lamborghini Huracan. Na drugim miejscu Alvaro Parente, to jest załoga numer 86 i Acura. Alvaro Parente, Trent Hindman, AJ Allmendinger i Catherine Ledge, a więc mamy dziewczynę, mamy kobietę w składzie zwycięskiej, w składzie załogi na podium, na drugiej pozycji i wreszcie na miejscu trzecim samochód, kolejny Lamborghini Huracan, Brian Sellers, Madison Snow, Andrea Caldarelli i Bryce Miller. Tak wyglądają czołowe trójki, chociaż chyba jeszcze nie podałem drugiego i trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej, a więc na drugim miejscu w generalce Felipe Nasr, Eric Curran, Mike Conway, Stuart Middleton, ten, który doprowadził Cadillaca na drugim miejscu do mety, i na pozycji trzeciej, numer 54, to jest Colin Brown, Jonathan Bennett, Romain Dumas i Loic Duval. I to jest samochód Oreca kategorii LMP2. No to teraz już W końcu nastąpiło wręczenie tego pucharu. Długo na to czekaliśmy, ale już puchar w rękach zespołu, w rękach zawodników, szefostwa, no i też portugalskie flagi, jak widzimy, flaga brazylijska, więc wszyscy szczęśliwi. Jeszcze rodzinne zdjęcia z tego wielkiego wydarzenia, jakim jest wyścig Daytona 24. No i za chwilę będziemy pewnie się z Państwem żegnać, także no, do następnego roku i oczywiście do następnych relacji na antenie Eurosportu. Tak, no, nie możemy się już doczekać. Miejmy nadzieję, że już wkrótce kolejne wyścigi, także dziękujemy bardzo i do usłyszenia, mówią Grzegorz Gatz i Sławek Szymczak.